Witamy z PGE Narodowego, jak zwykle z loży firmy Trawnik Producent. Dzisiaj wyśmienici goście. Michał Listkiewicz, witam. Dzień dobry. Tomasz Listkiewicz. Witam. Paweł Zarzeczny. Kłaniam się. Oraz Michał Pol. Witam serdecznie. Kiedyś pamiętam, tak koło południa w weekendy było kino familijne w telewizji publicznej. Nie pamiętam, czy w sobotę, czy w niedzielę. To dzisiaj też mamy taki program trochę familijny. Było. W niedzielę było też Pałac. I taki był serial Autostrada do Nieba, mój ulubiony, nie wiem, czy wszystko wraca, zobacz, formaty, jest już Teleranek, widziałem wczoraj fragmenty nagrywania Teleranka w Juracie z naszymi kadrowiczami i Sławka Peszko, który wyznał Telerankowi, bo nigdy wcześniej nie widziałem tej deklaracji, że zawsze marzył, żeby zostać Alessandro Del Piero, co mu się nie udało, ale też marzył, żeby zostać reprezentantem Polski i wygląda na to... Udało. Tak, ale nawet, szkoda, że... Nie wiem, czy to jest akurat dobra wiadomość. Szkoda, że wzięli Sławka Peszko, bo Łukasz Fabiański by się bardziej nadawał, ponieważ kiedyś wyznał tak oficjalnie, że jego ulubiony film to jest tam, nie wiem, Słonik Bambi czy coś takiego. I tam szydera była tam w ogóle z niego maksymalna. Chyba nie ulubiony, tylko ostatnio czytałem z nim wywiad, że po prostu jak przeprowadził się do Warszawy, non stop chodził do kina, jak już wszystko obejrzał, to poszedł na Bambiego i akurat wtedy spotkał, został przyłapany. A propos kina familijnego, było takowe kiedyś w Pałacu Kultury, że było widowisko dla dzieci, a rodzice w tym czasie oglądali film dla dorosłych i tam moja mama była reżyserem, tata tam występował, ale występował również znany dziennikarz sportowy Ryszard Łabędź, aktor z wykształcenia, który grał postać smoka Malinki. Jak się go chce zdenerwować, to mówi, teraz jak się go chce zdenerwować, to mówi, ty nie bądź taki smok Malinka. To ja wam jeszcze powiem anegdot aktorsko-sportowy. Janusz Atlas, ostatnia jego żona, czyli trzecia, występowała w teatrze i on mówi tak, wracam kiedyś do domu, tak on tym swoim głosikiem, takim charakterystycznym, wracam kiedyś do domu, pytam ty, co, w czym ty grasz, nie? A ona mówi, w Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach, nie? A jaką masz tam rolę? Siódmego Krasnoludka, nie? A on mówi, ile ci płacą za spektakl? 50 zł. To ja ci będę płacił 50, siedź w domu, nie wychodź nigdzie. I tak być może bardzo obiecująca kariera, bo miała szansę zostać szóstym krasnoludkiem, potem piątym. I tak jak ty, tak jak teraz Tomasz, do piąć się powoli, ale jednak w kierunku do góry. Dokładnie. Jeszcze jedna na koniec absolutnie futbolowa anegdotka, bo jako że dzisiaj świętujemy 95-lecie przeglądu sportowego i wydaliśmy nawet taki krótki, wspomnieniowy... Nie taki zły, bo w pociągu jechałem pociągiem z Krakowa przed chwilą i przegląd, bo ja nabyłem jak zwykle, całe Pendolino przeczytało ten przegląd, pożyczałem każdemu po kolei. Tort bardzo urodzinowy dobry na was czeka po programie. A zapłacony tylko jeden. Tort Lucullus Lucullus. A wiesz co, to uczta Lucullusa. Uczta Lucullusa. Był klub sportowy Lucullus w Nowym Dworze Mazowieckim. Właśnie. Tak. Klub Lucullus. Wojciech Szymański, tak. Zwany Kiełbasa chyba. Z własnego przeglądu sportowego dowiedziałem się zupełnie niesamowitej anegdoty. Wiecie, kto, bo tutaj jest słynna okładka z meczu Polska-Anglia, kto był korespondentem przeglądu na tym meczu? Stefan Friedman. W ogóle jak to się stało? Nie umiem sobie wyobrazić, przecież był wtedy aktorem. Mało tego, jest on tutaj opowiada, jak, co tam się wydarzyło, jak przeszedł ścieżkę zdrowia przed angielskich dziennikarzy. Tak, dostał łomot. Czytam, super. To jest. Ale najśmieszniejsza jest, jeszcze zanim pojechał, to spotkał się na tych długich korytarzach TVP z Danielem Olbrychskim, który rozpromieniony na jego widok mówi, słuchaj stary, nie uwierzysz, kupiłem konia. A Friedman na to, a ja jadę na Wembley i puentuje Friedman i z konia zrobił się kucyk. Ale to żeby już, no jeszcze, no, bo to się z tym wiąże. Stefan Friedman jest zaprzysięgłym kibicem Polonii Warszawa, a jego syn Legii Warszawa. I była wojna domowa, no ale w końcu Stefan mówi, synu, no daj mi już spokój, ta Polonia i tak słabsza od Legii, no nie dokuczaj. Dobrze, tato, koniec. I są święta wielkanocne, rodzina, przyjęcie, wszyscy w dobrym nastroju. Stefan sięga po masło, zdejmuje z maselniczki pokrywkę, a tam wyżłobiona Elka. I mówi, święta spieprzone. Tak jest, a w ogóle jeszcze, poznałem Stefana Friedmana, to nie, to tylko chciałem powiedzieć, jak różnie losy ludzi się układają. Mianowicie Stefan Friedman kończył szkołę kadetów. I jako dziecko, to powiedzmy, od nas byłby młodszy z 10 lat, był szkolony na oficera wojska. I nagle się okazało, że ma takie poczucie humoru, że w wojsku jest to nie do zaakceptowania. I wyrzucili go z tego wojska, no i dzięki temu został. Jakie powiedzą to najsłynniejsze?
Stefana Servus jestem nervus. Tak, autorstwa tak. Marii Czubaszek, która zmarła niedawno. Tak. Jasne, do rzeczy. Do rzeczy. Tematów trochę jest. Rzadko kiedy rozmawiamy przez cały rok o sędziach, a teraz się tego trochę nagromadziło, bo są po pierwsze nowe przepisy, czy też lekkie modyfikacje w przepisach, a po drugie mamy sędziego, który jedzie na Euro, to jest przedstawiciel składu sędziowskiego, który jedzie na Euro i kto wie, być może posędziuje nam finał Mistrzostw Europy, znaczy nie nam, tylko komuś, komuś innemu, bo nam nie może sędziować z przyczyn oczywistych. Czy to jest, rozumiem, że to jest jedyna ekipa, która nie trzyma na tym Polaków, które trzyma... Polaków nie trzymają kciuków, tak, to prawda? Nie, no trzymamy, oczywiście, że trzymamy, więc... Ale tak... Zadowolić się półfinałem. Dokładnie. Okay. Poza tym on jest młody, jeszcze to myślę, że ale jeszcze ja słyszałem, kilka finałów przed nim. Jakiś czas temu Zbigniew Boniek mi powiedział, że jego zdaniem nasz skład sędziowski, a jak on mówi jego zdaniem, to znaczy, że od kogoś usłyszał, dostanie jakiś bardzo prestiżowy mecz, że to będzie albo mecz otwarcia, albo finał. Więc, My takich przecieków nie mamy, byłoby bardzo miło i pracujemy na to, żeby było jak najlepiej. Mhm. No ale fajna rzecz, bo słyszałem, że zaprosili Was teraz na finał Pucharu Mołdawii. No niby to tylko finał, ale i aż finał Pucharu. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek polscy sędziowie finał w innym kraju. Lecicie do Mołdawii, to jest jakaś trochę szalona historia, chociaż przyzwyczailiśmy się, że Japończycy do nas czasami przyjeżdżają, ale że my kogoś tam wysyłamy na prestiżowe mecze, to niekoniecznie. No tak, no to rzadko się zdarza, bo przeważnie gdzieś tam sędziowie z danego kraju sędzią, to widocznie z przyczyn nawet nie wiem, jakich uznali, że... Ja się domyślam, ale nie mogę tego powiedzieć. Uznali, że chcą poszukać za granicy, no i że wybrali akurat Polaków, to też świadczy o tym, że jakoś tam Szymon i zespół Szymona zrobiliśmy jakoś tam dobre wrażenie w Europie w tym sezonie, gdzieś tam ktoś nas zauważył i fajnie, i żeby się znowu pokazać i potrenować przed Euro, bo teraz mamy akurat przerwę miesiąc, więc dobrze za jakiś mecz tam ostawkę posędziować. Wielkie wyzwanie to nie jest, jak się sędziowało w Lidze Mistrzów, dość istotne mecze, to umówmy się. Jest emocjonalnie, jak już coś takiego, że człowiek jedzie i się boi w cudzysłowie, ale no jest to finał pucharu, na pewno ważny dla tych zawodników, dla tych kibiców i no nie wypada tam nic popsuć. Trzeba, no tak jak w każdym meczu, czy w Lidze, czy za granicą, czy w okręgówce, trzeba wyjść i sędziować jak najlepiej się potrafi. To zresztą jest tak... Bywał problem sędziów z wysokich lig, którzy jeździli gdzieś tu w okręgu na niższe klasy, że tak wychodzili trochę na zasadzie, jestem pan X, wszyscy mnie znają z telewizji, więc samo się posędziuje. Mhm. A ci piłkarze, jak wyczuwali takie lekceważenie, no to oni tam w okręgówce, to tam czy jakiemuś tam nie jest trochę tak, nawciskają się, sędziemu z ekstraklasy, czy nie, to człowiek umie sędziować, to faktycznie te mecze się same sędziują? No nie, to widać po Szymonie, że w każdym meczu, mimo że ma niesamowitą teraz markę, w każdym meczu musi to wypracować. To jest mnóstwo, to było widać w tym teraz tym materiale na posłuchu. Trzeba z każdym porozmawiać, ciągle biegać, wyczuć kto z kim gdzieś tam może mieć jakieś zaszłości i to... No, nie starszym, samo, bo trzeba powiedzieć, że ten film wypuszczony przez kanał się wszystkich zaskoczył, że aż tak sobie plotkuje wręcz z zawodnikami. Tutaj wielki mecz, trybuny szaleją, tumult, a on mówi tam do piłkarzy, tam popracuj nad mięśniami brzucha, bo coś tu ci nie wiem, wystaje i tak dalej. To jest jego siła, że wie, kiedy rzucić dowcip, kiedy trochę ostrzej tam, kiedy grubszym słowem rzucić do kogo i kiedy. Najlepszy to Michał miał przeżycie, jak sędziował w mecz Glasgow Rangers i tam grał taki Ukrainiec, Michajliczenko. Zresztą znakomity piłkarz. Nie, to był mecz Niemcy, Związek Radziecki. Ale w każdym razie gdzieś tam. I Michał sędziował i ten Michajliczenko mówi do niego, o, ty jesteś na H, tak. A Michał, ja? A on tak się zreflektował i mówi, nie, ja jestem H. No tak było. Tak, z tym, że miałem już do połowy wyciągniętą czerwoną kartkę i on się zreflektował. To tu jest H, nie? To jest tak, że trochę jest nieuprzywilejowana drużyna, której sędziuje arbiter, który rozumie język zawodników. No bo jak tak, to jest... są Anglicy, znaczy oni co prawda też... w ogóle nie mogą tam rzucać fakami, prawda, i tak dalej. Ale no, powiedzmy, jest mecz Islandia... Norwegia, tak. Nie, Islandia, jakiś Grecja, słowiański. No, i słowiański arbiter rozumie i biedni są. No ja miałem taką przygodę, ponieważ znam język węgierski i kiedyś sędziowałem mecz kobiet, żeby było śmieszniej. To było w czasach, jak jeszcze mężczyźni sędziowali kobietom. I sędziowałem mecz reprezentacji Węgier. Nic się nie przyznałem, że znam węgierski i pewna... najładniejsza w drużynie, taka filigrana zawodniczka, do przeciwniczki tam, no bardzo wulgarnie, tam ty, stara P i tak dalej. I ja mówię, bardzo panią uprzejmie proszę, żeby pani takich słów nie używała. I ona przeprosiła. Po meczu, pod szatnią, słucham, jest awantura. Ona do swojego trenera mówi,
Ty głupi ha, dlaczego nie powiedziałeś, że sędzia zna węgierski? Także można się naciąć. A powiedz mi, czy ty, Tomek, znasz francuski? Bo we Francji, wiesz, obowiązkowo nie mówią po angielsku. To jest, nawet jak znają, to nie powiedzą. Ale u nas w zespole Paweł Raszkowski mówi po francusku, no właśnie, ja jeszcze po hiszpańsku, tak się podzieliliśmy. Bombowy, więc... na przykład na stadionie, i ty nie zrozumiesz, że trzeba uciekać. Znają podział. Marysiniak angielski, Listkiewicz hiszpański i Raszkowski francuski. To jest pytanie, które sobie przygotowałem, jak wiedziałem, kto będzie gościem. Czy was jakoś specjalnie szkolili na to, czego odpukać, żeby nie chcemy, żeby się wydarzyło, no ale czy jesteście do jakichś procedur, bo właściwie nic sędzia może być takim, taką osobą, która zarządzi jakimś kryzysem na stadionie, tłumem tam. Pamiętacie mecz Francja-Niemcy, nagle te strzały. I co się dzieje, jak teraz wy sędziujecie, trwa mecz, nagle są strzały, nie wiadomo co się strzało, te eksplozje tam były takie, no, aż piłkarze na chwilę tak stanęli. I dzisiaj ale, już nie wiadomo co się wydarzy. Ale sędzia może być obiektem przecież ataku, ale nie chce straszyć. Poczekajcie, Michał zadał pytanie, to tak. Spróbujmy uzyskać. Nie mieliśmy do tej pory jakichś takich specjalnych procedur. De facto jest tak, że na stadionie jest i delegat, i jakiś specjalny oficer do spraw bezpieczeństwa, i oni mają kontakt z sędzią technicznym, więc my podejrzewam, że będzie tak, że zostaniemy po prostu decyzję, że mamy przerwać mecz albo kontynuować po prostu sędzia techniczny. Czy przez delegata. Decyzję tak, tak. Potem... Aczkolwiek oczywiście jakby sędzia akurat pierwszy zauważył, że nie, cała trybuna się zawaliła i tak dalej, to nie będzie dalej sędziował, tylko każe wszystkim schodzić, wiadomo. No ale myślę, że jeszcze przed Euro mamy, lecimy 6 czerwca, ileś dni tam wykładów i wszystkiego, więc tam myślę, że jakaś procedura będzie na ten. Bo ja nawet nie wierzę w to, żeby coś się miało wydarzyć na stadionie, bo te stadiony prawdopodobnie będą najbezpieczniejszymi miejscami na całym Euro. Ale boję się na przykład jakiejś paniki. Wiecie, co się może wydarzyć, jak ktoś gdzieś coś usłyszy, nawet pod stadionem. To były eksplozje za Stade France. To już dzisiaj nagle może wybuchnąć jakaś panika. I no dlatego, Michale, przedłużono stan wyjątkowy o 2 miesiące we Francji, tak? Także tam każdy będzie prześwietlony, nawet i Tomasz też, jak będzie na mecz jechał, to 3 razy mu zajrzą do spodenek, no bo taka będzie konieczność. No i tak być musi. Ale dobry trening był tutaj, finał Pucharu Polski, bo trójka Szymona Marciniaka miała takie wybuchy i te, i wrzucane te bomby na boisko, tak. I dymu pełno, wszystko to jakby płonęła Warszawa. Manewry, i wytrzymał. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Ale mieliście wtedy na słuchawce takiej dyskusji, czy kończyć ten mecz, czy próbować? Bardziej Szymon tam mówił, co on tym sądzi, że będzie się starał za wszelką cenę, jeżeli nie będzie nie będzie trafiony malarz na przykład racą czy coś, no to będziemy sędziowali. Bo... A jaki by wynik był, przepraszam, jakby mecz przerwano? To jest Legia 1-0 prowadziła. Kwestia jakiejś komisji PZPN-owskiej. To już komisja... No bo jakby powtarzasz mecz, to byłoby absurdne. Trzeba dodać do regulaminu. Można każdy mecz przerywać, nie, rozumiesz? Puchar Polski. Nie, czasami jakie mecze są dogrywane, czy ale zobaczcie, jak stadiony się bardzo zmieniły. Są dużo bardziej nowoczesne niż kiedyś, ale kibic może wszystko. Ja kiedyś sędziowałem finał Pucharu Polski na Legii. Grało Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin. I kibice Legii nie byli zbyt zadowoleni, że na ich stadionie ktoś inny gra, a to była ta stara, więc powyrywali te ławki z gwoździami i zaczęli rzucać. I w pewnym momencie sędzia liniowy, Mieciu Piotrowski, w panice ucieka, a dosłownie 2 centymetry od głowy, taki najeżony gwoździami, decha. Dziś rzucają krzesełkami, czyli jest troszeczkę bezpieczniej. Ale nie? Te tuleje po racach tylko leciały. A, tak, no tak. A w ogóle w Europie jak jeździcie, to gdzie było najniebezpieczniej i jakimi przedmiotami, bo liniowy ma szczególnie trudne zadanie, bo jest łatwym celem. W Hiszpanii się zdarzają owoce typu tam mandarynki, no i w Turcji to powiedzmy zapalniczki, takie jakieś małe przedmioty. A ile? Nic cennego nie polecam. No, niestety. Nie. A ile telefonów nie było? Ile euro drobnymi przywiozłeś ostatnio? Sporo. Bo ja kiedyś w Grecji, to jako sędzia techniczny, to pozbierałem 72 euro drobnymi z samych monet rzuconych na boisko. Było na niezły bankier. Muszę cię na grzyby kiedyś zaprosić, bo ty dobry jesteś, schylaniu się. Tam gdzieś ostatnio był filmiki, poleciał smartfon bocznego, nie trafił. To już smartfon to już jest to cenna rzecz. Tak. No kiedyś, powiem wam, w Grecji, bo tam mają temperament, rzucili w bramkarza pieczonym kurczakiem i trafili go w kark i po meczu była dyskusja, czy to jest przedmiot niebezpieczny, czy bezpieczny. I dowcipnie tam prezes tego pana Kniajkosu mówi, jak gorący to niebezpieczny, jak wystygł to można napisać bezpiecznie. Ja mam propozycję taką, do euro i przygotowania do euro dojdziemy w dalszej części, a zacznijmy od tych zmian w przepisach i mam nadzieję, że pan Michał nam tu wszystko ładnie wytłumaczy, co się zmienia. Wiem, że pan Tomasz tu jest lepszy, bo ja jako człowiek starszej daty, to jeszcze mam te przepisy z czasów Ecksteina seniora. Nie, no, żartuję, troszkę się dokształcam. No, najistotniejsza zmiana na pewno dotyczy tego faulu w polu karnym, tak, że nie będzie tego potrójnego karania. Czyli nie dość, że rzut karny, nie dość, że czerwona kartka, to jeszcze gość potem wisi 2 czy 3 mecze.
Ale te inne to Tomek chyba. Tak, no to jest przede wszystkim, no to jest najradykalniejsza zmiana taka, którą trenerzy, w ogóle świat futbolu od dawna próbował wymóc, postulował na tych wszystkich spotkaniach i w końcu to weszło. Tylko oczywiście zastrzeżeniem, że to będzie ręka albo jakieś ściągnięcie za koszulkę, czy fał taki świadomy, celowy, to nadal jest czerwona kartka. To znaczy sytuacja, gdzie chcę zrobić ślizg, spóźniłem się, podciąłem, pozbawiłem. Czyli gdyby była czerwona kartka na środku boiska, to za to samo będzie też polo kary, rozumiem? Tak, albo jeżeli będzie brutalne kopnięcie z tyłu korkami, to też jest czerwona. Ale jeżeli to będzie pozbawienie po prostu tej realnej szansy na zdobycie bramki, tak jak to się w przepisach nazywa, i nie będzie to właśnie fał brutalny, ani jakiś celowy typu ściągnięcie albo popchnięcie, no to wtedy będzie żółta kartka, no bo rzut karny przywraca tę sytuację bramkową. A nawet czasami jest trochę korzystniejsze niż... Ta zmiana jest głupia, szczerze mówiąc. Ja od początku byłem przeciwnikiem. Podzielone są głosy, bo niektórzy mówią, że zachęca do faulowania w polu karnym, do ryzykowania, ale... Taktycznego faulu. Karny to jeszcze nie bramka. Zachęca do podejmowania niepotrzebnego ryzyka przez obrońcę, bo mówi, a i tak nie wylecę, najwyżej no tak, będzie karny, może nie strzelić. To jest tak, jak kiedyś legendarny trener koszykówki, zresztą Tomka trenował, Bilu Nowak w Polonii wasze. On mówi, jak faulujesz? To już tak, żeby rękę złamać, a taki faul mięciutki, że on i tak rzuci, nie ma sensu. Zgadzam się, że to trochę zachęci obrońców do faulowania. Raz, a dwa, zobacz, zostaje taka uznaniowość, tak? Arbiter będzie musiał w ciągu sekundy podjąć decyzję, czy to był faul taki taktyczny, zamierzony na to, czy walce kartkę, o piłkę, czy, tutaj mogą być czy walce. Problemy, to poza tym, no co, faul na 17 metrze nie ma, jest czerwona, na 15 nie ma czerwonej, tak? No tak, może a to ma tak to, że jest rzut wolny, to rzut karny. No dobrze, ale Messi w tym sezonie strzelił 7 goli z wolnych, a 4 z karnych. A Platini z 50 kiedyś strzelił, z wolnych. No tak. No więc więcej niż karne. Mówienie o tej podwójnej karze też zależy, kto strzela. Powiem coś śmiesznego a propos rzutów wolnych. Na co nikt nie zwraca uwagi. Mianowicie nasza kadra ma warła, mówię tam kładą boisko, ma ćwiczyć rzuty wolne. A w naszej kadrze nie ma ani jednego piłkarza, który, ja nie pamiętam, żeby strzelił bramkę z rzutu wolnego. To tylko sugerujesz, że piłka że nam rzuty wolne nie są potrzebne. Sugerujesz, że karne, piłka przeleci przez granicę ukraińską, tak? Nie, żeby iść na karne, czyli wchodzić w pole karne, tak? Bo wydaje mi się, dla napastnika to jest o wiele korzystniejsza opcja, wchodzić w pole karne i tam szukać faulu przeciwnika, prawda? Prowokować nawet tego obrońcę, po to, żeby go potem dobić. A przed polem karnym to szkoda prądu w ogóle. Ale słyszałem, że podobno Robert Lewandowski ćwiczy już od jakiegoś czasu rzuty. Kopał w kadrze parę razy. No właśnie, bo w Bajernie no to tam jednak są. Kiedyś na Borussii ładnie uderzył, tak. Co jeszcze? Ten jak ręką z linii bramkowej. A tego nie ma, nie, to jest tylko pomysł. To jest pomysł, który został gdzieś tam wpisany na kolejne posiedzenia i być może kiedyś wejdzie. Czyli że ktoś by wybił piłkę na linii bramkowej Suarez, ręką. Tak, w taki sposób tak, że na pewno by wpadła, no to. Tak, czy Kemper. Sędzia by uznawał, że to jest bramka. No to Kopernik. No znowu jest jakaś tam uznanie. Ale jeżeli właśnie stoję w środku bramki, tak mam rękę i tu dostałem, no to wiadomo, że piłka wpadnie. Chociaż z drugiej strony, jak stoję metr przed linią bramkową, można uznać, że w ciągu tego metra piłka by straciła właściwość, pękła by i nie wpadła. W okolice słupka to też trudno obliczyć parabolę, tak jak to tam się tego... Trudno, dlatego no nie jest to tyle radykalny pomysł. Dopóki piłka nie przekroczy linii, to nie ma bramki. Tak? To już wywraca filozofię przepisów trochę do góry. A ja uważam, bo generalizujemy trochę tą stronę, że jest coraz więcej interpretacji, prawda? Coraz mniej sztywnych ram, których sędzia musi się trzymać, a coraz więcej od niego zależy. To jest i dobre, i złe, bo przepisy nie przewidzą każdej sytuacji boiskowej, a z drugiej też ci sędziowie jedni są inteligentni, a drugi... ducha przepisów, bo był duch i litera. I poszliśmy ostatnio w stronę litery tylko i wyłącznie, a przywracamy ducha. Teraz ten duch jest literalnie wpisany do przepisów, że sędziowie mają się kierować duchem gry. A to chodzi też o takie małe sprawy, bo był taki przepis, czy być może nawet cały czas jest, nie sprawdzałem, czy on został, że nie można grać, że nie ma chorągiewek rożnych. No i byli sędziowie, którzy odwoływali mecze A-klasy, bo nie było jednej chorągiewki rożnej, gdzieś tam na małej wiosce. No i ktoś napróżno 100 kilometrów, prawda? Tak. Albo sędziowali taki mecz i obserwator gdzieś tam im stawiał bardzo niską ocenę, bo złamali przepis. Bo jest szczytny przepis i nie wolno. To właśnie taki troszkę zdrowego rozsądku i tak dalej. Teraz już jest ta furtka. A jest jeszcze ten, ale faktycznie, tak jak Krzysztof powiedział... Można kopać przy rozpoczęciu z boiska ze środka w każdą stronę. Można, już nie trzeba do przodu. A dla mnie to właśnie było fajne, że do przodu, bo tradycja. Pozostała taka tradycja. Poza tym wtedy każdy florek ze wsi to musiał się nauczyć, że zaczyna się do przodu i tak samo z pola karnego trzeba wybić poza szesnastkę bramkarz, a nie można podać w polu karnym, wiesz, z piątki. Z tymi chorągiewkami, o których Tomek mówił, to ja pamiętam zdarzenie sprzed wielu lat, klub Okęcie Warszawa i tam kierownikiem drużyny był były sędzia, więc znał przepisy na wylot i przegrywali 3-0. I on posłał chłopców, tych małych, co podają piłki, żeby dyskretnie wyjęli te chorągiewki. Oni to zrobili, sędzia Gamon nie zauważył. Zrobiono zdjęcia, odwołali się do związku, no rzeczywiście, grano bez chorego, mecz powtórzono, 1-1.
A ja z takich śmiesznych sędziowskich sytuacji. Nie chcę wiedzieć, kto rozstrzygał ten mecz. Pamiętam mecz na Legii. Słuchajcie, Legia grała z Widzewem i sędzia jakiś gapowaty, gamoniowaty zgubił kartki. Wypadły mu z kieszeni. Smolarek Włodek, stary Smolarek, nie, zauważył. Jeden z lepszych sędziów o imieniu Roman. Bardzo dobry Roman, sędzia. Roman, Rudy. Rudy, tak. Wtedy Rudy. Milicjant, dobra, to już wiemy o kogo chodzi. Milicjant zbyt gorszy. W każdym razie Włodek Smolarek, ten Roman kropka. No dobrze. Tak, Włodek to zauważył, schował sobie do kieszonki i tam jakaś sytuacja sporna gdzieś w środku wojska, ktoś tam się z kimś kownął, a Włodek podbiegł i jemu tak, dam czerwoną. I te. No i bo śmiechu tyle, wiesz, to po prostu nie powtarzałem. Zdarza się tak, że piłkarz dla jaj pokaże sędziemu, jak on zgubił kartkę, to sędzia się zawsze odgryza żółtą. To jest taki obowiązek? Czy... jakoś tak ofensywnie, jako niesportowo pokazane, jako taki akt agresji w stosunku do sędziego, to tak, ale jeśli ja to jest myślę, dla żartów, to... Z kartkami trzeba uważać, bo kiedyś sędzia znany Wit Żelazko zapomniał po prostu kartek i musiał dać kartę. Sytuacja, woła zawodnika, mówi, daję ci żółtą i podniósł rękę i ten mówi, no okej. Okay. Po meczu obserwator, kwalifikator, jak to mówiono, mówi, panie Witku, dobra ta żółta, ale dłużej przytrzymać. Także z kartkami bywają przygody. Ja mam dobrą historię, mianowicie ja najśmieszniejszą kartkę w życiu, jaką zobaczyłem, to na własnym ślubie w kościele, w Pyrach, od księdza Mariusza Zapolskiego, który zrobił takie bardzo piękne przemówienie, piłkarskie oczywiście, bo to mój serdeczny kolega, tak spowiadał mnie przy piwie, normalnie u siebie tam w pokoju, przy ten, ale stuła była, wszystko, i ten, obiad też. I on uznał, że ja żadnych grzechów nie mam. Mówimy o grzechach poważnych, prawda? Tam drobnych to mam od groma. No w każdym razie chciał oryginalnie, żeby ten ślub jakoś wyglądał. To poza pięknym przemówieniem to Bach mi żółtą kartkę pokazał. Bo ja tam podobno pobiłem Romana Koseckiego wcześniej, a to jego przyjaciel był. I ten, no i jak nie bardzo wiedział, jak z tego wybrnąć, to mówi, to daję ci tę żółtą kartkę, żebyście w małżeństwie, jak się będziecie spierać, to żebyście sobie w razie czego dawali żółte, nie? Ja tak po latach pomyślałem, po rozwodzie już, powinien czerwoną dać, ja bym od razu tą czerwoną... Ale ksiądz Zapolski również mi udzielał ślubu i też pokazał żółtą kartkę, ale dał też właśnie czerwoną, takie serduszko. Mówi, jak już myślał dać czerwoną, to w formie serduszka. Aha, no to więc tego. To jego stały numer był, jak widać, jeżeli był jakiś... Ale ja byłem środowisko pionierem. Tak. No, a co z planami jeszcze jednej kartki? Były takie plany... No to cały czas tworzę dyskusję, bo to są na tyle rewolucyjne zmiany, że... Tak? To, A na czym to ma polegać? Znaczy jest pomysł jakiejś tam kartki, z tego co pamiętam, nie pamiętam już koloru, która miałaby oznaczać karę czasową. I jest pomysł na tej kartki, właśnie to stosują jakieś tam kartki fair play, że pokazuje się. To się chyba nie sprawdziło. To chyba nie ma niczego sensu. Bo to tak... A kary czasowe to już trochę wchodzimy, robi nam się inna dyscyplina. Ale w Polsce są kary. Zmiany po prostu duże z tych, pomysłów. To... Na meczach dzieci są wychowawcze, to jest 2 minuty, 5 minut. To ma sens, tylko to ma sens, ale na przykład wyobraźcie sobie mecz w listopadzie, czy na początku marca. I ten dzieciaczek tam za boisko wysłany na 2 minuty z tych, nie? Ja miałem kiedyś zdarzenie z kartkami, wstyd trochę się przyznawać, ale często jest tak, że jak człowiek pracuje w dzienniku i są igrzyska olimpijskie później, to trafia na dyscyplinach, których nigdy wcześniej nie był, a trzeba być. Nagle okazało się, tu telefon, jedź szybko, to było Sydney 2000 rok, na zawody szermiercze, na których ja, ale akurat tam Sylwia Gruchała i pozostałe dziewczyny walczyły w półfinale jest szansa na medal, ja miałem być gdzieś indziej, no ale... Ale pojechałem, przyjeżdżam, nikogo nie znam, walczą dwie dziewczyny, widzę, że tu to są Polki. No i walczy tam ta Sylwia Gruchała, chyba z Niemkami, to był mecz o wejście do finału i nagle dostaje żółtą kartkę. No okej, żółta kartka. No ale walczy dalej, patrzę, czerwona kartka. Nie, no koszmar, no to nie ma medalu, tak? Przegraliśmy. Ale patrzę, walka, to się dalej. O co tu chodzi? No i dopiero znalazłem tam na trybunach biało-czerwone oczywiście flagi i tak dalej. Jej trenerów, klubowych, kolegów. Tak, okazało się, że to jest czarna kartka. I to jest dopiero też odjęcie punktu. Ale ja mam na przykład problem, oglądając koszykówkę, bo już przepisów nie łapię, współczesnych, siatkówkę to samo. Boks amatorski to nikt już nie wie, po ile jest rund i nawet w teleturnieju 1 z 10 było pytanie, ile rund trwa walka w boksie amatorskim. Aha. I ktoś powiedział 3. Dobra odpowiedź, a trwa teraz po 3 minuty te, a trwa teraz po 2 minuty 4 rundy. No tego. Ale z tymi, to co pan Michał mówi, to jest, jak są takie sporty, na których człowiek się nie zna, to można mieć wpadkę. Ja kiedyś byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie jako tam funkcjonariusz FIFA.
No i nie wiem co robić, rano poszedłem do pobliskiej hali za podnoszenie ciężarów. 10 rano i to już powinno mi światełko, no ale patrzę, Polak, wychodzi Polak i wyrywa, podnosi to pierwsze miejsce i ja tam Polska złoty medal, a to był finał B o miejsca od 12 do 20. No, z takich wpadek było mnóstwo, ponieważ to dopiero co był żużel na narodowym, to taka słynna wpadka, już nie będę wymieniał dziennikarza, napisał, ale ty znasz, bo chyba pracował z tobą, no nie masz. Jak napisał reportaż z zawodów żużlowych, na których był pierwszy raz i taki był taki barwny, taki mięsisty ten reportaż, między innymi tam było, że czuć zapach metanolu, zawodnicy na treningach, słychać pisk hamulców. A to wiadomo, że a tam nie ma hamulców. No to piękne. Dobra, ja jeszcze a propos Tomasza, praca sędziego liniowego, ja kiedyś powiem dwie historie związaną z jednym i z drugim, Liskiewiczem. A propos jego pracy, to widziałem taką kapitalną karykaturę w angielskiej gazecie albo w książce. Mianowicie tak, cały stadion pokazuje tam, nie? Że tam ma być, wiesz, aut, nie? Brawo. A sędzia jeden, tam, a tam widać ale 1000 osób, a sędzia pokazuje tam, nie? To jest, nie z Michałem, że kiedyś Michał mi zwrócił uwagę, zobacz, przez te baby, to nawet może nie użył słowa baby, ale przez te baby, to nawet nazewnictwo się musiało zmienić, bo był, całe życie był linesman, tak? Czyli sędzia liniowy, facet, men. Facet na linii. A przez to, że jakieś kobiety się tam wcięły, to już nie ma linesman, tylko assistant referee, tak? Tak, i to jest semantyczna sprawa. Ale to też zmienił się zakres obowiązków. Z powodu tych kobiet, to na pewno znacie sprawę, jak komentator BBC wyleciał z pracy, bo powiedział, że kobieta się nie nada. Słabo nadaje. On nie powiedział, że się... Oni chyba w przerwie nie wiedzieli, że jeszcze ich słychać i tam zaczęli żartować z tej szczegarszonej. Że lepiej by się w kuchni radził. Ale powiedział prawdę generalnie. Że ona jest bez powodu, bo to kobieta. Dlaczego? Myślisz, że w kuchni by sobie nie poradziła? Nie, też by sobie poradziła. Właśnie, no. Ale niektóre kobiety, asystentki, sędzie są naprawdę bardzo dobre. Nie, od razu panu mówię, nigdy nie mówcie sędziny, bo sędzina to jest żona sędziego. Aha, to profesor Miodek to zinterpretował. Ja sędzia, a sędzia piłkarska, nie sędzina. Sędzia piłkarska to prawie brzmi jak ministra. Tak równie mówią. To, co powiedział Paweł, czekaj, bo to jest bardzo fajny wstęp do rozmowy o powtórkach ewentualnych wideo, bo ty mówisz, że zdjęcie wszyscy sędziowie dostaną przez nowo. A ja byłem na meczu, słuchajcie, i widziałem na własne oczy dramat sędziego Rossettiego na mundialu w RPA 2010 rok. Mecz Argentyna-Meksyk i nie wolno na telebimach odtwarzać kontrowersyjnych sytuacji, ale padł gol i te gole były odtwarzane. Tylko jak my patrzymy nagle na telebim, zresztą to było widać i na boisku, że gigant, no dwumetrowy spalony, naprawdę, Argentyńczyk strzelił gola z dwumetrowego spalonego i nagle to, co było wielką kontrowersją, trafia na wszystkie tam cztery telebimy i cały stadion krzyczy do Rossettiego, popatrz na telebim, bo on uznał tą bramkę i Meksykanie go szarpią i mu pokazują, no popatrz, a on nie może, bo przecież nie wolno mu, chciałby, tak? A nie wolno mu podjąć decyzji. No to wideo, ta sytuacja. Tak, sytuacja, gdzie błyskawicznie mógł gwiznąć wznowienie, prawda, od bramki i gramy dalej, a tutaj dramat, bo to było na 1-0 i on zresztą zakończył karierę, tak to mocno przeżył, a notabene wtedy FIFA, ponieważ było duża presja, dużo było wpadek, Anglia, Niemcy, pamiętacie, gol Lamparda. I FIFA wtedy zrobiła kapitalny ruch PR-owski. Dla wszystkich dziennikarzy akredytowanych zrobili taki dzień sędziowski, wynajęli jakiś stadion w Johannesburgu, gdzie tych dziennikarzy było najwięcej, bo tam były dwa stadiony, Ellis Stadium, gdzie grali i ten Soccer City, a i jakiś taki w Pretorii stadion. I my dziennikarze, słuchajcie, ustawili ileś tam kamer, dwie drużyny grały i my musieliśmy podejmować decyzję, czy był spalony, czy nie. Każdy biegaliśmy, za nami biegały kamery. Słuchajcie, puścili nam jeszcze z głośników, bo to był taki stadion, oczywiście nie było publiczności, ale wuwuzele te, więc tutaj hałas. Tutaj biegają za tobą te kamery, gość na tym ze steadicamem. Tutaj tam coś krzyczą ci zawodnicy. I słuchajcie, niestety na trzy, bo każdy miał takie trzy próby meczowe, niestety nie uznałem dwóch prawdziwych goli. Bo chodziło o to, żeby wyciszyć tą krytykę, że zobaczcie, pod jaką presją jest sędzia. Tu wam się zdaje, zawsze starałem się być na linii. Starałem się zrobić to najlepiej, jak mogłem. Więc PR-owsko wtedy to był taki niezły ruch. Natomiast tamte historie z powtórkami
Przypominam to, bo to było ewidentne, bo to cały stadion był za tym biednym Meksykiem. A propos powtórek, powtórki mają być, z tego co słyszałem, ma to wyglądać tak, że przez pierwsze pół roku te powtórki będą jakby weryfikowane w trakcie gry, ale nie będą wpływały na grę, to znaczy to będzie taka sztuka dla sztuki trochę i dopiero w rundzie wiosennej wejdzie taka pełna weryfikacja wideo, ale też w przypadku tylko czterech sytuacji boiskowych. To nie jest tak, że każdy będzie mógł sobie krzyknąć, że chce powtórkę. Nawet nie wiadomo kto ma mieć tej inicjatywy. Teraz właśnie trwają warsztaty. Tylko sędzia tutaj chyba ma informację. Trwają warsztaty w tej sprawie, więc tam jak się skończy, będzie więcej szczegółów technicznych. Natomiast to jest zawsze taki dylemat, no, kto tą ostateczną decyzję ma podjąć. Czy to ma główny biegać do monitorka i tam oglądać i tak dalej, czy ktoś to ogląda, bo obserwator z Holandii, gdzie tego sędziego wideo testowali, tylko właśnie bez wpływu na decyzję sędziowską. On sobie siedział i mówił, nagrywało się, co by powiedział sędziemu głównemu. I po meczu przychodzi i mówi obserwatorowi, w 30 minucie ewidentna czerwona kartka niepokazana. No obserwator mówi, ja nie mam w 30 nic zapisanego, sędzia nie pamięta sytuacji. No i znaleźli, obejrzeli, że był faul puszczony, być może na żółto, ale raczej nie, na pewno nie na czerwono. No i skończyłoby się to, że jakiś młody chłopak, który tam siedzi, wymusiłby czerwoną kartkę na sędzim, które w ogóle nie było, więc to jest kwestia pozostania autorytetu głównego. Pamiętasz, w Polsce był przypadek na Ekstraklasie 3 lata temu, kiedy sędziowie bramkowi też były. To wycofano się z tego eksperymentu. I młody sędzia niższej ligi, pierwszej czy drugiej ligi, sędziemu międzynarodowemu, zmienił decyzję o karnym, która była prawidłowa, a ten młody chłopak mówi, nie było karnego i sędzia się wycofał, no i było trochę nieklawo. Potem wyobraźcie jeszcze sobie sytuację, na przykład jest zagranie ręką w polu karnym, tak? Ręka bywa kontrowersyjna. I teraz co? Głosami 3-2 mówimy karny. Musi jeden człowiek tylko rozstrzygać, moim zdaniem, i to musi być sędzia główny. Ale sędzia Marciniak ma taki raczej swój team dość fachowy. Znaczy on otacza się najlepszymi ludźmi w Polsce. Ufa tym dobrym, jak rozumiem. Więc rozumiem, że też znajdzie sobie takiego sędziego od powtórek wideo, z którym będzie się rozumiał. Ten sam człowiek, tak, któremu będzie można zaufać, ale jakoś można to rozwiązać. Musiałbym powiększyć team o tego człowieka, który siedzi gdzieś tam na stadionie, czy siedzi gdzieś w kantorku, jakim się ogląda ten mecz. To zobaczcie, ja myślałem, że to może pójdzie w tym kierunku, że będzie taki tenisowy challenge, że trener dwa razy w meczu na przykład będzie mógł, i teraz wyobraźcie sobie, Jurgen Klopp, Krychowiak dostaje w rękę w polu karnym, Klopp żąda. Okay, ale kto decyduje? Dwa razy było tak. W tej sytuacji, jak spytam 10 sędziów akurat sytuacji z Krychowiakiem, to 5 powie, że karna, 5 nie. No o to chodzi. Moim zdaniem to robi tylko sędzia główny. No trudno, przebiegnie się ten kawałek 3 razy w meczu. Tak to działa w futbolu amerykańskim, tak to działa. Nie może być tak, w dawnych czasach było, przy początkach futbolu. Ręka w polu karnym to jest karny. Poza tym, że bramkarz może grać ręką. To jest no, ale wiesz, dzisiaj... To się zmieniło po tym karnym, jak Baggio nabił Chilijczyka z pół metra w futbolu. Dzisiaj artysta futbolu typu Messi nastrzeli ci na rękę z precyzją do 1 mm. No to trzeba być czujnym, jak Waszka, jak gajowy na wyrębie. Niektórzy tak grają, dokładnie, tak absolutnie, żeby pokazać, tak, pola do interpretacji. Dokładnie, a jeszcze tylko powiem Wam jedno, że tak smutne moje spostrzeżenie, bo oglądałem Puchar Świata w rugby w zeszłym roku, znaczy oglądałem w telewizorze, ale i tam są powtórki właśnie. I ten sędzia, tam Anglicy z kimś grali, no chciałem zobaczyć atmosferę tego stadionu, tam jak to wszystko wygląda, super. I ten sędzia co chwila przerywał mecz i biegł patrzeć na ekran. No i ten mecz zamiast trwać 80 minut, to grał 3,5 godziny. Wtedy, bardzo możliwe. Nie, ale w sumie te powtórki, które jeszcze mają być w piłce nożnej, są tylko w momencie, gdy i tak gra jest przerwana. Ten sędzia biegał co chwila, a najgorsze było to, że po tym jego bieganiu podtrzymywał tę decyzję, którą podjął, bo inaczej musiałby sam sobie, że tak powiem, zaprzeczyć. Pan wie wszystko, to zagadka. Przed chwilą mówiłeś o ręce, o tym. Czy może grać drużyna złożona wyłącznie z piłkarzy jednoręcznych? No, inwalidzi. Oczywiście, że może, ponieważ jeden nawet Urugwajczyk bez ręki był mistrzem świata. Rok 1930. A kto wyrzuci aut? Jeden musi być dwuręczny, bo ktoś mu... A aut się Dobrze, ale nie, to ja tak się zapamiętuję takie historie. Dla mnie to jest cenne, nie? Tak. Ale porównując z innymi dyscyplinami, na pewno bym nie chciał czegoś takiego jak koszykówce, że co akcja wszyscy stają, wszyscy się gapią na te telebimy, które są i patrzą, czy był tam faul, czy był rzut, czy powinien być rzut, czy był za 3, czy za 2 rzut.
i tak dalej, no bo to szybko. Ale to ludzie, wy jako sędziowie czujecie, że te powtórki wideo wam pomogą, czy czujecie w tym tak, no zagrożenie? To jest jakieś kolejne narzędzie. Tak jak Michał to też powiedział, że wszyscy mają dostęp do telewizji poza sędzią, który decyduje de facto o wyniku meczu. A to jest fajne, No i jakieś tam narzędzia kolejne, jak dostajemy do ręki, no to, które pomagają popełniają mniejszej ilości błędów niż do tej pory, no to jeżeli będą dobrze zrobione, dobrze przemyślane, to jak najbardziej. Ale też nieprzyjemnie jest się wycofywać czasami z własnej bardzo, decyzji. Bardzo, bo to no w piłce ten problem, że autorytet sędziego jest, powiedzmy takiego Szymona Marciniaka, czy dobrych sędziów jest wysoki, ale mimo wszystko niż w rugby czy w innych dyscyplinach. Jest bieganie, jest tam tak zwany mobbing i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeszcze sędzia będzie musiał się wycofywać z decyzji, no to się może okazać, że później tą podejmie w końcu dobrą tę decyzję, natomiast później tam przy jakimś głupim aucie się będą kłócili, bo już poczuli, że on się myli, on się może wcofać, to tam... Zwłaszcza jak się okaże, że pierwsze trzy decyzje w meczu kluczowe były złe, autorytet. A jak się nie zbuduje autorytetu 10 minut pierwszych, to już cały mecz jest stracony. Zobaczcie, jak trudne sędziowanie piłki nożnej. Ogromne boisko, tak? 110 metrów na 70 parę. Pogoda różna i sędzia się zajmuje tak, podejmowaniem decyzji, administracją, czyli kartki i tak dalej, mierzeniem czasu, wszystkim. W innych grach zespołowych, tak, boisko mniejsze, na głowę nie pada, bo dach. Są sędziowie stolikowi, sędziowie na liniach z chorągiewkami, czas kto inny mierzy, no, przewinienia kto inny, jak w koszykówce. Notuje. Dystans do przebiegnięcia mniejszy. Tak. Także notabene jest też bardzo dwóch sędziów, żeby było głównych, po połowie, żeby pomysły. No i nawet było testowane, ale chyba się nie sprawdziło. Właśnie z powodu autorytetu sędziowskiego, albo jednej interpretacji takich starszych, które powiedzmy Szymon Marciniak puści, a sędzia X gwiznie. Ja nawet Tomek sędziowałem taki mecz kiedyś z Piotrem Wernerem, eksperymentalnie, tu w Polsce. No i Piotr miał jedną połowę, ja drugą. No i faul był pół metra na jego połowie, ale ja byłem blisko, gwizdzę. A on mówi, gdzie mi się wpieprzasz? Moja połowa. No także to nie jest łatwe. Tak, dojdzie zaraz jeszcze do spinek między arbitrami, są między piłkarzami, kto rozdzieli arbitrów. A natomiast pamiętam jakąś naszą rozmowę, że niekoniecznie ci sędziowie zabramkowi ułatwili pracę. No to Tomek, tu prawisz najwięcej, pomogli. To nie moja epoka. Pomogli, ale gdzieś czytałem, że przez to główny się gorzej ustawiał i nie widział pewnych sytuacji. Znaczy, za dużo zależało no, właśnie... Znaczy, w tym systemie, w którym pracujemy z Szymonem w UEFA i po każdym meczu jest raport wypełniany, tam, w której sytuacji pomógł bramkowy, co widział, co powiedział, to jest odsłuchiwane, bo to się wszystko nagrywa w czasie meczu w UEFA. No to generalnie feedback jest bardzo pozytywny od sędziów i od działaczy. Jest bardzo dużo sytuacji, w których oczywiście tego nie widać, bo to nie ma takich spektakularnych decyzji, że główny by w ogóle nie widział, że komuś noga jest złamana i dopiero bramkowy zobaczy. Ale on bardzo dużo krzyczy przy rzutach rożnych, przy wolnych piłkarzy, żeby się nie szarpali, więc odchodzi dużo sytuacji, gdzie później mógłby być rzut karny. Tak, zwraca uwagę sędziego na jakieś główny może się szerzej ustawić, tam dalej zabiec w lewą stronę, bo to ma po drugiej stronie człowieka, więc tam lepiej widzi tę sytuację z lewej strony pola karnego. A teraz jak jeszcze jest goal line technology, no to jeszcze ten bramkowy nie musi już skupiać przy strzałach wszystkich na linii bramkowej, gdzie tak oko ludzkie jest zawodne, gdyby tam był centymetr, to i tak się może pomylić, no tylko już się może skupiać jeszcze bardziej na polu karnym, nie musi ciągle odwracać i tracić piłkarzy, więc to będzie jeszcze lepiej działało. No, my generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy. To, o czym mówił pan Michał, to chyba wiesz, z czego wynika, że na początku ci sędziowie bramkowi czy zabramkowi stali po drugiej stronie bramki. W pierwszym roku, I tam był ogromny problem, bo sędziowie nie wiedzieli, gdzie biegać. Nie, bo sędzia biegał po tak zwanej diagonalnej. Po odwróconej diagonalnej biegał. Tak, i nagle się nadziewa, że tu stoi gość, a ja tam miałem. I po roku zmieniono, oni w tej chwili stoją tu między sędzią asystentem a bramką. Tak. I to jest dużo lepsze. Teraz sędzia biega tak, jak normalnie w lidze biega, bez bramkowych, jakimś tam swoim torem. Po tak zwanej diagonalnej, teraz biega, tak samo biega, więc no, jest przyzwyczajony do tego. Jak musiał wszystko zmieniać i nagle patrzeć w lewo zamiast w prawo na akcję, to też głównie się nie czuli komfortowo. Tak jak Paweł przechodzi przez jezdnię w Londynie i w ostatniej chwili unika tak rozjechania, tak? Nie, Paweł, tam w tych dzielnicach, gdzie Paweł się udaje, tych złych, tak, to tam nie ma podziemnych. No tam nie ma tak ruchu w nocy samochodowej. Nie, tylko obiecałem sobie, że się przed chwilę nie będę odzywał. Tomek, mówiliśmy o presji, jaka spadła na sędziego wymienionego przez Michała. Czy ty przeżywasz specjalnie mecze? Bo ty jesteś w podwójnie niewdzięcznej sytuacji, bo jesteś synem Michała Liskiewicza, tak. Więc zawsze kibice powiedzą, że... Właśnie jak tu jechałem, myślałem sobie o tych podpisach, po prostu złośliwych, to sobie wymyśliłem syn swojego ojca. Ale może ci uspokoić, dzisiaj zrezygnowaliśmy ze złośliwych podpisów. O, właśnie tak. Chciałem sprawdzić, co... Chociaż dla ciebie może tak stale się zachowało. Mówiono o trenerze Apostelu, tak? Mąż swojej żony, piękna aktorka, znana.
Nie, uznaliśmy, że ci zbyt poważni goście, żeby sobie drwić. Tomek, jak to jest z tobą? Przeżywasz te mecze i analizujesz potem, dzwonisz 10 minut po meczu, czy był błąd, czy był... Tak, po meczu od razu, jak jest jakaś sytuacja, w której nie jesteśmy pewni, to chcemy jak najszybciej wiedzieć, bo to i wtedy jeszcze piłkarze na stadionie można przeprosić, to może wielkie słowa, ale przyznać się, źle widziałem, mój błąd i tak dalej. Piłkarze też jakby szanują, że człowiek nie idzie w zaparte, tylko nawet w czasie meczu na boisku może być. Tak widziałem, jeżeli się pomyliłem, no to mogłem się pomylić, bo jest trudna sytuacja, to nie lubię piłkarzy sędziów, którzy w każdej sytuacji mówią na 100%, tam go kopnąłeś, widziałem i tak dalej. Jak piłkarz wie, że nie kopnął, to mówi, że kopnął, no to tak już później relacji nie. Tak, jeżeli człowiek nie jest pewny, to... Marciniak również. Nie gwiżdżą fauli na Guillerme, który jest faulowany w każdym meczu 10 razy, a Góra tak jeden... Tak dużo od siebie dodaje, że ciężko jest zobaczyć, no właśnie, czy był trafiony, czy nie. On dodaje. On taki ma styl po prostu, że jest lekki. Co, łatwo... Piłkarze w plebiscycie weszło, który będzie w poniedziałek, tam będzie ogłoszenie. Największym symulantem ligi wybrali właśnie Guillerme i to z ogromną pracą. Dlatego o niego zapytałem. No, ja mówię, że on w podmuchu wiatru się przewraca. Wątpliwości i woli puścić mu dwa razy nawet lekki faul, bo on się przestanie przewracać, bo wie, no dobra, i tak facet nie gwizdże, nawet jak mnie faulują, no to już w ogóle się nie będę przewracał, tylko dopóki mogę ustać, to ale tak się, taką minę, tak się w sensie wychowuje psa, zawodników, którzy taki próbują naprawdę, się kłaść. No. Taki naprawdę jest cierpi, on czuje się bardzo skrzywdzony, było jednak, nie zgadza się, kilka fauli w polu karnym, gdzie on niewątpliwie się nie kładł, bo w polu karnym napastnik szuka, napastnik pomocy i wszystko jedno, tam jak zwał, tak zwał piłkarz, szuka okazji do strzelenia bramki. Generalnie, w zasadzie. Mi żart właśnie to Guillerme, bo on płaci za to, że jest dobry po prostu. Jak chce grać w Lidze Mistrzów, miejmy nadzieję, że będzie grał, no to tam też nie będą takie teatralne upadki. A pozostając w tym temacie, to komu się w polskiej lidze sędziuje najgorzej? Pamiętam, kiedyś w innym zupełnie programie gościem był Szymon Marciniak u mnie, jeszcze w Orange Sport. I poza anteną powiedział, że nienawidzi sędziować Sebastianowi Mili, że cały czas za nim chodzi, ten Sebastian i mu dogryza, mówi, a tam znowu chcesz, żeby Legia była mistrzem, co? Znowu, daj tego karnego. Pan Sebastian ma taki styl właśnie, że chodzi, dużo mówi, nie ma agresji, w tym nie ma chamstwa, nie ma przekleństw, ale jest takie smędzenie, mówiąc kolokwialnie. Brzydko się wyraża. Aż on jest w środku, więc jest blisko tego sędziego głównego przez dużą część meczu, no to tak... Po prostu męczy, a ja przed rozmowy Szymona z nim, no to wiem, co Szymon odpowiada, tam czasami też słychać, co mówi druga osoba, no to takie są właśnie śmieszne w tej chwili, bo oni tam jakoś się dogadali, powiedzmy, tak żartują z siebie nawzajem, a pan piłkarz, pan sędzia i tak, to już bardziej z ironią, ale i tak z sympatią nawet, ale... Wtedy jeszcze tego nie było tej sympatii, wtedy była bardziej ironia, pewnie tak? Pewnie tak. No różnie, jeśli chodzi o asystenta, no to ja tam w ogóle nie rozmawiam z piłkarzami prawie, więc nie ciężko powiedzieć, z komu się ciężko sędziuje. A jak podbiegają tak twarzą w twarz i krzyczą ci? No ja raczej tak, generalnie tak w szkoleni w UEFA i taki mam styl, że tam o sam się krok mówię, proszę odejść tam, no. Znaczy tam nie wchodzę w jakieś... A trybuny? Znaczy nie mam takiego autorytetu, gdzie Szymon może powiedzmy ostro z piłkarzem porozmawiać i zdominować i wygrać taką emocjonalną rozmowę, a mi nie wypada jeszcze, przeważnie patrzę w górę, bo jestem niski na piłkarza, to no po prostu przegram taką tam dyskówkę, nie ma co zaczynać. Ale gdzie największe ciary na plecach z powodu tego, co za plecami właśnie, czyli... Bo ty już robię krok w tył, a tam krok w tył jeszcze gorzej, wiesz, ja najbardziej wspominam mecz Besiktasu, chyba to było ze Stoke City. Bo tam faktycznie cały stadion, cały mecz dopingował się, jakoś taka jedna piosenka zapętlona w takim transie, ludzie stali wszyscy objęci, no było i głośno i tak, taka ta piosenka faktycznie tak, jedna śpiewana cały mecz tak wchodziła do głowy. Ale to sędziego komfortowa sytuacja, tak, bo tak nie ma takiej presji na sędziego, najgorsze są chyba takie stadiony, gdzie każda decyzja jest przyjęta albo brawami, albo A to nie było Allah Akbar? Nie. Bo tam oni na szczęście śpiewają. Ale właśnie to się zmieniło od czasów moich, czyli dawnych sędziowskich, że jeżeli tłum coś krzyczy, jest zgiełk na stadionie, to sędzia się wyłącza, nie przeszkadza. Przeszkadza jeden indywidualny człowiek, mała grupka. Ja kiedyś taki mecz Mazura Karczew prowadziłem i jeden pijany jego, mąż mi tam ubli, jeden, a było może tam 500 osób. Ja przerwałem ten mecz i podszedłem, mówię, wyprowadźcie tego gościa, bo ja nie dam rady. Nie? I wzięli go pod pachy, ułożyli tam gdzieś nad pobliż takie jeziorko jest. To rozprasza. Jeden głos, czy jakaś mała grupa. Natomiast ten szum stadionu, nawet to skandowanie, pozdrawianie rodziny sędziego i tak dalej, to raczej nie robi. Dlatego Cantona jednego właśnie skopał, bo ten jeden mu siedział przy linii i dogryzał. I tak samo Maciek Szczęsny skopał go po pupie, nie po głowie,
dostał wyrok zresztą, kibica, który nie, też to, mu... To głową chyba uderzył. Tak? Ja pamiętam, że mu Kopniaka sprzedał. Mogę wam nie został chyba skazany, bo on został zaatakowany. Maciek został kopnięty, a on barana oddał. Powiem, że emocje trybun, to trzeba akceptować. To jest po to ludzie przychodzą, żeby wyrażać emocje. I takie nadreagowanie, obrażanie się tam, uciszanie, to moim zdaniem nie ma sensu. Zresztą powiem anegdotę, Tomek się mam nadzieję nie obrazi. Zdarzenie. Czołowy dziś sędzia, asystent jedzie na Euro i tak dalej. Ale kiedyś na meczu koszykówki Polonii Warszawa, jak miał lat może 13, to się wytnie. Kolega mówi, Michał, wiesz, trochę tak nie uchodzi, ale co ja źle, plamy mam? A spójrz tam na balkon. A na balkonie pan sędzia tu obecny, wielki, wychylony i krzyczy, sędzia, uj, i tak dalej. Kanarki dojść. Pamiętam. W koszykówce też jest niewymierne, kiedy fał, kiedy nie, tam klepną. Tak, szczególnie. Tak jak w ręcznej, tak, no dobra, jak się nie jest w środku, to tak to sędziowanie z boku. Jeździcie teraz na Euro. Wielkie wydarzenie, wydarzenie życia, tak? Jak na ten moment. Na pewno. Jak wyglądają przygotowania? Poza tym, że wiemy, że Mołdawia, ale potem? No, standardowo jeszcze w Arłamowie jedziemy tam 3-4 dni razem z kadrą. Sędziujemy gierkę wewnętrzną. Szymon taki ma wykład trochę o sędziach. O tych zmianach w przepisach, trochę tam chcemy popytać o inne drużyny Huberta Mołwiejskiego, żeby od razu mieć. Chociaż mamy też dostęp do systemu UEFA-skiego specjalnego, ale zawsze jakieś spojrzenie też drugie. To nie jest trochę niesprawiedliwe, bo ty mówisz... Wyniki są już podane w tym systemie, co macie dostęp? Nie. Słuchaj, ty mówisz, że chcemy podpisać Huberta o pewne drużyny. Wiadomo, że to będzie to pytanie w stylu, kto najczęściej tam udaje faule. Czy to nie jest trochę niesprawiedliwe, bo on wam powie, że tam taki i taki zawodnik, on najczęściej udaje, on potem w meczu z wami, który sędziujecie, zostanie faktycznie wycięty, a wy się tak przesadnie przygotowaliście do meczu, że go po prostu skrzywiliście. To jest kwestia właśnie odporności psychicznej predyspozycji sędziego głównego, zwłaszcza do sędziowania, żeby tym, co wie o zawodnikach, się nie nastawić, żeby właśnie najgorszy błąd to jest zobaczyć coś, czego nie było. Bo pamiętam, że ten symulował i jak nie mam pewności, to oczywiście ktoś się przewrócił, nie widziałem po prostu. A mieliście kiedyś w jakimś istotnym meczu, że zaprogramowaliście się, że nie, ktoś... Nie, właśnie nie, no ale to można wykorzystać w sytuacji, kiedy w ogóle nie widzę starcia, a gość się przewraca. Po prostu ktoś mi przebiegał, zasłonił i przewrócił się gość, podnosi ręce. I wiedząc, że symuluje, mogę domniemywać, że teraz to symuluje. Ale jak widzę zdarzenie, to nie mogę powiedzieć, że on symulował, bo... A ja widząc gdzieś tam się klapka inna w głowie otworzy. A pamiętasz tą sytuację Real Roma? Tak, ale no to po prostu był jakiś tam błąd w środku pola, no nieodwiedzany rzut wolny. Aha. Nie wynikał z tego, że myśmy wiedzieli, że ten zawodnik będzie symulował. On faktycznie przy tym faulu troszkę się wcześniej rzucił. Mhm. I być może już Szymon tam się nastawił, że jakąś troszkę wcześniej kładzie, że położy się bez kontaktu. Mhm. Też nie spodziewaliśmy się oczywiście, że z tego pójdzie akcja szybka w drugą stronę, bo to faul w środku pola to wiadomo w meczu. Mhm. Tych sytuacji jest dużo i tam czy się raz czy drugi człowiek pomyli, nie ma jakiegoś większego znaczenia, no ale skończyło się dobrze, bo bramka nie padła. Mhm. Ale Arłamów, przepraszam, tylko padła to nazwa, że w Arłamowie będzie Szymon miał wykład i dla tak. Przypilnujcie proszę, żeby prąd był. Bo pamiętam wykład Davida Lereya, słynnego sędziego angielskiego, dla polskich piłkarzy na obozie takim samym w Austrii. Do Ligi Mistrzów. Tak. Dwie czerwone i oznoszły do prawdziwej bramki. No, to... W Austrii, ale nie, wtedy już pojechał jako wykład. I w Austrii za Benhakera. Nasza kadra miała obóz, tak jak teraz ma Warłamowy. Przyjechał ten David, byłem tam jako wtedy jeszcze prezes PZPN-u, no i prąd siadł w ośrodku. W związku z tym nie mógł zrobić tej prezentacji. Zostawił pendrive'a i mówi, tu wszystko jest nagrane. Na co sędziom będą zwracać uwagę, proszę was, odtwórzcie to piłkarzom. No oczywiście gdzieś to tam do szuflady zapomniano i zdarzyła się sytuacja z Mariuszem Lewandowskim, słynny karny, po którym to premier Donald Tusk chciał zabić sędziego Howarda Webba, a to było tam pokazane, jak nie należy robić, ale nie odtworzono, bo nie było prądu. To jest specjalny efekt motyla. W tej historii najśmieszniejsze, choć jednocześnie smutne było to, że ktoś namierzył Howarda Webba na wyspach i Polonia nasza, Polonusi, zapchali mu skrzynkę, tam go gdzieś... A to był w ogóle inny facet, tylko Howard tak samo się nazywa. No. Ale był to Stanisław Tym, tak? Ale to jest w ogóle dobre, bo to też jest pytanie, raz, co wy będziecie
mówili naszym zawodnikom, czy to będzie taki profil wszystkich arbitrów, że na przykład z tym nigdy nie próbujcie tego. Ale z tym to... tajników nie możemy takich zdradzać. Zresztą my tych sędziów aż tak nie znamy, to też jakieś nasze obserwacje z zewnątrz ewentualnie, ale to piłkarze sami to też widzą, że oglądają mecze. To ten pamiętny film Zabić sędziego i właśnie opowieść Howarda Webba, który w przerwie meczu, bo ty pytałeś o to analizy pomeczowe, czy analizujecie, czy znajdujecie swoje błędy i takie. A co się dzieje w sytuacji, w której jednak każdy mecz na Euro ogląda cały świat, te drużyny, potem to analizowane, premier jakiś tam będzie potem chciał dusić albo nie dusić. I wiecie, że w przerwie już zbieracie się i mówicie, kurczę, ewidentny błąd, tu nie było karnego. Dochodzicie do wniosku, że karny jest i co dalej? Jest taka pokusa, żeby oddać. Oczywiście Webb temu zaprzeczył. On wiedział, że popełnił błąd przy karnym Rodgera, tak? Że był spalony przy karnym Rodgera. I potem wszyscy się zastanawiali, czy on oddał. Największy błąd sędziego na naprawienie błędu błędem. To jest czerwone karty też czasem, jak ktoś pomylił, pokaże. Na korzyść jednej z drużyn i już o tym wie w przerwie. Że fajnie było, gdyby się skończył takim wynikiem, żeby ten błąd nie wypaczył, ale odciąć się od tego trzeba umieć po prostu w taki sposób, żeby nie oszukiwać świadomie, nie robić ewidentnych błędów na drugą stronę, bo to nie ale o to to chodzi, jest wasze przekleństwo, że macie telefony komórkowe, macie od razu i w przerwie ale wiecie. Ale prezes Czosnecki zabronił. Za moich czasów tego sprawdzamy. nie było, ja nie wiedziałem, ja dopiero dwa dni po meczu Z gazety wiedziałem, że może tak, ale jest drugi problem, bo piłkarze wszyscy też wiedzą wszystko w przerwie. Oni wychodząc z tunelu, mówią sędziemu, panie, tam jest przekleństwo. Dwumetrowy spalony przy bramce. I jeżeli dlatego nawet byłem pewien, a teraz oni mówią, że dostali SMS-a i nie wiem tego, bo pisanie SMS-a. To też jest teraz... A kto ci wysyła SMS-y? Bo rozumiem, że kogoś naprawdę kompetentnego o to prosi, żeby tam... Różnie. Jak ktoś ogląda, no tam prosimy o relację, wiadomo. Sędziowie młodsi, różni tam koledzy. Dopowiem to, co miałem wcześniej zacytować Zbyszka Bońka a propos błędów sędziowskich. Mhm. Kiedyś tak fajne zdanie powiedział, zapamiętałem, bo ja tylko fajne zapamiętuję, że gdyby nie błędy sędziowskie, to ludzie we Włoszech nie mieliby przez cały tydzień o czym rozmawiać. Bo generalnie rzeczy tam jest monotonne. Lamowiola jest rezydenta do granic. Całe lata. Zobaczcie, jak dzisiaj się rozmawia, czy był gol w 66. Tak, ale czy nie było. Dzisiaj Sławek Stępniewski jest zwany panem Sławkiem. Jest jednym z najbardziej popularnych ludzi w tym kraju. Zresztą bardzo kompetentny i fajny człowiek. Tak. Niedawno się gdzieś zdarzyliśmy na jakiejś imprezie urodzinowej. A który mecz był taki w tym sezonie się uczył w pamięci, bo na pewno ileś tam ich popełniłeś jako liniowy, bo musiałeś je popełnić. Jest taki, który nie daje ci spać? Chyba ten najświeższy, czyli z ostatniego meczu Lechia. Krakowia Lechia, ten rzut karny niesłuszny był jakby na moją podpowiedź, no więc to jak ponieważ najświeższy, no na szczęście nie wykorzystany, ale ponieważ to jest ewidentnie błędne, no to ale to jest właśnie... To o cięższym, większym ciężarze gatunkowym. No udało się nic nie wypaczyć w tym sezonie, w sensie, że w wyniku bramkowego nic, więc tam były jakieś błędy gdzieś tam spalone, podniesione, którego nie było, ale takiego... Chyba na Lechii, kiedy w pierwszej rundzie na Lechii jeszcze podniosłem spalonego, a padła bramka, Kuświk strzelił, no to... Mhm. Ale też chyba Lechia tam się skończyło na szczęście dla Lechii pozytywnie, więc... Czujesz, że w tych spalonych jesteś coraz lepszy, nabierasz, że masz procentowo czasem, większą skuteczność? Z czasem to... Bo jest taki program w internecie, gdzie można sobie odpalić takie stykowe sytuacje i zgadywać, czy był spalony, czy nie. To mamy gwarantuje, że celność 30% mają ludzie. Tak mamy to, ja mamy to... powiem, jak Michał, najlepszy mecz Michała w życiu, jak widziałem, jak sędziował na linii, to był na mundialu we Włoszech, mecz był Włochów, bodaj z Argentyną. Półfinał. I było wiadomo, że włoska mafia przykupi sędziów i to będzie, Włosi muszą dojść do finału, muszą wygrać. A Michał pokazał Włochom chyba 8 spalonych. I to tak regularnie. No jak zawiadowca na stacji. Cały czas. Bo to nie pamiętam, który tam palił. Skilaczy pewnie. Skilaczemu w dogrywce intuicyjnie. Nie wiedziałem, czy jest spalony. Aha. I po meczu, Włosi przegrali w rzutach kary. Po meczu jest bardzo taka ciężka atmosfera. Michel Votro, no mój przyjaciel, ale i szef w tym momencie, sędzia główny, mówi, jesteś pewien? A mówi, nie. A on mówi, słuchaj, to jeżeli tu nie było spalonego, to nas zabiją. I tak siedzimy smętnie w tej szatni po pół godzinie, bo to wtedy jeszcze te środki techniczne były bardziej prymitywne. Przychodzi tam ekipa z FIFA i congratulations, i centymetrowy, jeden centymetr był spalony. I FIFA to co powiem, wykorzystała to dla siebie i mówi, tu media trąbią, że Włosi są faworyzowani, a proszę bardzo, przecież mógł nie podnieść to i tak dalej. To było piękne pokazanie, że od razu mówię, że mnie się machnęło, że sędzia bo tak myślałem. W ilu procentach jest przypadek, że jest intuicja, a nie oko? Na linii myślę, to jest dość częste. No, w takich sytuacjach to jest, dlatego się właśnie ćwiczy te stykówki przed komputerem, że później czasami mam tak, że
wydaje mi się, że był spalony, ale czuję tak właśnie intuicyjnie, podświadomie, że nie było, że po prostu ten mój wzrok za wolno reaguje, bo to wszystko trzeba przetworzyć. Jak widzę taki spalony, znaczy go nie było. I puszczam i przeważnie się okazuje, że jeszcze brakowało pół metra. Czy jeszcze trenujesz przed komputerem ze spalonym? No mamy takie tak, sytuacje z UEFA i trzeba tam zrobić ileś tych mijanek właśnie. No właśnie po to, żeby się nauczyć, bo to coś nazywa tam, nie wiem, jak po polsku, flash lag effect, że po prostu jeżeli są tak w momencie podania, to ja ich widzę tak, bo zanim to zobaczę i mózg przetworzy, albo na słuch czasami biorę, to zanim dźwięk doleci, to ja widzę takie ustawienie zawodników, wydaje mi się, że teraz jest podanie, a to podanie było w tym momencie, jak oni byli na równi. I to trzeba poćwiczyć, żeby właśnie nie wierzyć samemu sobie, wiedzieć, że jeżeli się widzi 5 cm, zgranie to momentu podania, czyli tak zwany stop klatkę, no, to jest prawie niemożliwe. Ale są piłkarze, którzy podają, zwłaszcza na Euro, takich będzie wielu, którzy podają tak, jak ktoś mówi, zagadkowo, że nie wiadomo. Wydaje się, że on robi zamach, gdzieś patrzy, a on już tam... No, dokładnie. I za linię obrony zazwyczaj. Moment, w którym piłka traci kontakt z butem. No jak to... Tu zobaczyć i tu zobaczyć. To jest moim zdaniem nos, doświadczenie, no tak, lata doświadczeń i po pewnym czasie człowiek, talent. Jakie doświadczenia ojciec przekazuje synowi przed turniejem? No to były inne. Ja mnie było dużo łatwiej. Po pierwsze, nie było tylu kamer. Czas wolny. Tak. Nie było Twittera, nie było tylu kamer. Nie grała polska drużyna. Więc mogłem sobie liczyć na finał. Dziś gra polska drużyna, będzie w finale, więc wy tu musicie swoje marzenia ograniczyć. Ale nie, poważnie mówiąc, rozmawiamy dużo o sędziowaniu, chociaż czasami jak mi się zdarzy niesłusznie Tomkowi zarzucić błąd, to od razu jest argument. To była inna piłka, wolno grali, co wy tam sędziowaliście? No tak, ta kamera ze środka. Stały tekst, tak. Ale na pewno coś tam, dużo rozmawiamy. Ja się też od Tomka sporo uczę, bo jako obserwator muszę być na bieżąco, więc jak mi się nie chce całych przepisów czytać, to dzwonię do syna. W ogóle kiedyś tam miałem wyrzuty sumienia, bo nie wiem, czy pamiętasz, szykowałem się jako sędzia, wtedy jeszcze główny, do Igrzysk Olimpijskich w Seulu i Tomek miał wtedy kilkanaście lat i byliśmy na 10 lat, na wczasach nad Balatonem i był upał cholerny, 40 stopni. Ja mówię, w tym upale będę w południe trenować, żeby się przygotować. No i wbrew protestom żony, brałem go na te treningi. Tam test Coopera, się powiedział. Ale jak tę szkołę przeżył wtedy, zaliczył 10 lat test Coopera. Ja to kiedyś panu powiedziałem w wywiadzie, w Full News jeszcze pamiętam. Tak, a ja pamiętam tylko tyle, że jak pracowałem kiedyś w przeglądzie sportowym i tam generalnie rządziłem, to wyznaczyłem Krzysia Stanowskiego jako najmądrzejszego, żeby robił kontrowersje sędziowskie. I on przeczytał przepisy i co poniedziałek, pamiętasz, co kolejka, wytykał tyle błędów, że to się raz przyjemnie czytało, fajnie napisane. Nie wysłać na kurs sędziowski. Wiesz co, on to w ogóle wolał siedzieć w redakcji, jakoś wolał moje towarzystwo. Nie, żartuję. Tomek Smokowski skończył na przykład kursy sędziowskie. Ale jedyne bieganie, jakie uprawiał, to mówi, że jakby w radiu i go po piwo wysyłali. Nie? I tego. Ale wracając do tego, i on wyłapywał tylko poprzez studiowaniu przepisów, tak? Tyle błędów, że się aż oczy otwierały, że widz żelazko wieczorem w Kanał Plus tego nie wyłapał. Bo to też było tak, że sędziowanie, a przepisy to są dwie różne rzeczy. Gdyby stosować się do wtedy... Ja pamiętam, że takie zdjęcia żeśmy wyciągali tam z komputera. Te przepisy generalnie w ogóle nie były stosowane na boisku, to co było zapisane w tych książeczkach. Gdyby je stosować, to ludzie by zwariowali. Gdyby stosowano przepis o przekroczeniu linii pola karnego przez zawodników przy rzucie karnym, to by 90% trzeba by powtórzyć. A na przykład, przepraszam, teraz taka zmiana przepisów, że nie wolno się będzie zatrzymać przy wykonywaniu karnego. To już było. To jest nie wolno po dobiegnięciu do piłki, już nie wolno robić zwodów, czyli stać tam, machać nogą, żeby bramkarz się przewrócił i strzelić do Bo mnie to irytowało. Można zwalniać, biegnąc do piłki, można biec, zwolnić, przyspieszyć. Ja się zgadzam, mnie to też denerwuje. Tak samo w piłce ręcznej mnie denerwuje rzut karny. Na trzy razy tempa. No bo to jest nie fair wobec tego bramkarza. Masz piłkę, rzuć. Mhm. Michał, przerwałem się, ale zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Tak, zapadła... Cały przez to mówił o tych przepisach, że były przegadane, takie niestosowane, to właśnie teraz one są skrócone chyba o połowę mniej znaków jest, więc dużo takich rzeczy bezsensownych, jakichś zaszłości. A jest jakiś przepis, który jeszcze uwiera trochę? Ja wiem, chyba nie ma już takich... ten z rzutem karnym, bo tam wystarczyłoby dopisać, że jeżeli to ma wpływ na grę, czy na przykład ten zawodnik, który za wcześnie wbiegł, dobije piłkę, no to wiadomo, bo miał przewagę nad obrońcą, ale jeżeli padła bramka, ktoś biegł 2 metry,
Ale... No, dwa to już może dużo, ale jeden krok... A mnie na przykład zastanowiła to... jedna rzecz. Bo to właśnie my świadomie w każdym meczu, jak rzut karny, mamy przepis, bo i bramkarz jeden krok robi do przodu, tam pół kroku i napastnik z obrońcą wejdą przed wykonaniem też te dwa kroki. A zdarzały wam się sytuacje, że na boisku trochę zgłupiliście, że zdarzyła się tak niecodzienna sytuacja, że musieliście mocno główkować, jak to w tych przepisach faktycznie jest, bo... Nie, są takie w sensie przepisy, które gdyby się zdarzyły, to trzeba by naprawdę tam jest iluś tam wariantowo, na przykład teraz to też zostało wyczyszczone, bo... Przy uderzeniu, na przykład, jeżeli zawodnik z boiska uderzyłby rezerwowego, to w zależności od tego, czy on zszedł wcześniej i go uderzył, albo czy zszedł w celu uderzenia, taki był ten przepis, że zszedł w celu uderzenia, albo czy uderzył będąc za boiskiem, albo czy stojąc na boisku uderzył kogoś poza boiskiem. To były różne wznowienia, albo pośrednim, albo sędziowskim, albo z miejsca, gdzie była piłka, albo z miejsca, gdzie on stał. I tych wariantów było z 15. Trzeba było na każdy egzamin się tego na pamięć uczyłem, bo oczywiście z tego pytania ktoś układał, żeby sprawdzić, to są wyczyszczone zawsze rzut wolny pośredni teraz. Nie ma żadnych sędziowskich, nic. Czy piłkarze sobie... będą mogli zatrzymywać takich. Pitch invaders, tych, co wbiegają, golasy. No to się zmieniło, że to będzie agresywne, to powinna być czerwona kartka, że ktoś ujrzał. No jak biega, tego. Ochrona go nie może dogonić. Jeżeli go wjeżdża ślizgiem w niego. No to właśnie moim zdaniem ten zdrowy rozsądek i duch gry. No, jeżeli go zatrzyma, po prostu lekko przytrzyma, no to okej, jeżeli go tam uderzy czy kopnie, jak tam w Turcji widziałem taką sytuację, no to musi być czerwona kartka, ale to się nie zmieniło. A przypadek na meczu w Anglii jako delegat. Byłem w przerwie meczu rozgrzewający się zawodnik drużyny przeciwnej, chyba niemieckiej czy holenderskiej. Kopnął, uderzył chłopca do podawania piłki w przerwie, rozgrzewałem, bo ten chłopiec tam mu krzywo podał czy coś. I to było w przerwie, nie został ukarany kartką, bo sędzia tego nie widział, ale zarejestrowano, po meczu został aresztowany. Bo w Anglii jest bardzo surowe prawo. No tak, ale z drugiej strony rośnie, no, jak to nazwać, taka złośliwość tych chłopców do podawania piłki. Dopiero nie dalej jak dzisiaj rano widziałem cały taki filmik, jak tam i Ronaldo odrzucają piłkę i podbiega ale zawodnik. To nie oni wymyślają źli ludzie, czyli działacze klubowi, którzy na odprawie mówią tym chłopcom, jak nasi prowadzą, to rób to powoli. Po prostu deprawują ich. I to jest w Ekstraklasie, bo to jest fatalne. Bo czas, nie podawaj, bo tam wygrywają. Bo te dzieci, to oni wierzą w czystość futbolu, oni wierzą w czystość sportu i ich się od małego psuje. Tak jest, ja sam słyszałem takie odprawy. Ale ja tylko powiem, mecz decydujący o awansie na Mundial 86 rok i tym gościem, który najbardziej przeszkadzał przy wznowieniu gry z autu, był Antoni Piechniczek i wyrywał chłopcu, który chciał podać piłkę Belgowi. Tak, to zabrał tę piłkę, jeszcze nie było wtedy piłek po 8. Ale awansowaliśmy na mundial. Tak jest, bo trzeba było utrzymać to 0-0. Tak. A ta sytuacja właśnie, o której wspomniał Michał, Diego Simeone, piłka, która wpada na boisko jako dodatkowa. Jesteście na to jakoś szczególnie uczuleni? To sprawiło, że o tym się dyskutowało w gronie sędziów? Znaczy, wcześniej bywała tak sytuacja bardziej z trybun oczywiście. Tam widocznie w Hiszpanii to się musiało zdarzać wcześniej, bo jest przepis, że za to odpada trener, nawet jeżeli to wrzucił ktoś inny. U nas nie ma takiej regulacji, że trzeba by mieć nagranie, kto wrzucił piłkę, żeby go dać po meczu ukarać za to. Problem jest przy golowej technologii, bo jeżeli są dwie piłki na boisku, to podobno ten system może zwariować. W związku z tym, jeżeli ktoś by szedł zakręcony sam i była druga piłka na środku wrzucona, to my możemy kontynuować grę, bo ona nie ma wpływu na grę. Ale jeżeli ona zakłóci działanie tam golowej technologii, no to tam może się wydarzyć jakaś sytuacja nieprzewidziana. Więc mamy nakazane, żeby jak najszybciej te piłki doprowadzać do usuwania ich, albo przerwać mecz. No wiadomo, że nie przerwie akcji sam na sam, ale... A jak się pojawi balonik, pamiętacie taki mecz Liverpoolu, gdzie piłka uderza w balonik? No nie, to zmieniło ciało obce tak zwane w przepisach, no to trzeba przerwać mecz, albo jak już trafi piłka w to i ma wpływ to na grę, no to... Bo to gol był uznany. Kiedyś w Polsce jakiś kibic uratował swoją drużynę, lekko podpity tam bieg na boisko i piłka zmierzała do pustej bramki i on trafiła w niego. No i gość potem był okrzyknięty bohaterem, bo nie padł gol. Co prawda on tam dostał jakąś surową karę, ale uratował i to jakiś ważny moment. Jeżeli właśnie biegnie chłopiec do podania piłek albo nie wiem, kibic i będzie próbował wybić piłkę z pustej bramki i mu się nie uda, bo krzywo kopnie, bo przeważnie jest pod wpływem, no to bramka będzie uznana. Do tej pory musiał być rzut wolny sędziowski. Tak. Od razu kontakt z piłką to musi być sędziowski. To jest ważna zmiana. No jeżeli mu się uda, to jest niestety sędziowski cały czas. No bo on jest ciałem obcym jakiś tam kibic. To jest ważna zmiana. Tak? Może się nawet podszywać, założyć drugi. Myślę, że to wszystko to jest aktualne do momentu, gdy nie zdarzy się to w finale Mistrzostw Świata, że ktoś faktycznie obroni masażysta obroni strzał, bo piłkarz będzie leciał. Nie, masażysta jest członkiem drużyny, to inaczej. Natomiast ale tu gola nie będzie, tak? No gola nie będzie, jak nie wpadnie, to nie będzie. A to będzie takich zabawnych sytuacji, co lubię powtarzać, bo to jeżeli Michał tu podkreśla, żeby uczyć fair play, szlachetności i tak dalej, to była taka zabawna sytuacja w Bundeslidze, kiedy gość gwizdnął na trybunie,
A sędzia, obrońca myślał, że jest przerwana gra, więc złapał piłkę w ręce. Sędzia karny, no bo złapał piłkę w ręce i Frank Kordenewicz, pamiętam, z Werderu, podał piłkę bramkarzowi. Dostał nagrodę fair play, tam z 50 tysięcy tych, ale kapitalne. Muszę to odnaleźć sobie gdzieś w Google. No właśnie. I że piłkarz też powinien mieć takie poczucie, że nie można na cudzej krzywdzie budować swojej wielkości, bo wtedy nie będziesz wielkim. Wielkie sportowce. A to już ze dwa lata temu. Teraz jeżeli będzie pomyłka, to nie widzę. Tomek pewnie wie, bo to jest legenda tutaj od lat. Na Mazowszu był kiedyś pewien sędzia, który prawnik zresztą z wykształcenia i no, który nie nadawał się do tego. No antytalent i na pewnym meczu A-klasy podyktował rzut wolny pośredni, a mur przesunął za bramkę, bo rzut był z pięciu metrów, on ustawił mur za bramką. No i drużyna przeciwna zachowała się sportowo i wybiła wał. Wałt. No tak, no to rzeczywiście. To nie słyszałem. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy wbiegają na murawę i zakłócają mecz, to z jednej strony jest spora sympatia wobec tych ludzi. Ja na przykład doceniam tych, którzy tu na Stadionie Narodowym pływaków, tak? Bo oni wtedy uważałem, że to było fajne, po pierwsze, nie przerwali meczu, bo go nie było, został odwołany, w dodatku my dziennikarze rozładowali atmosferę, bo ludzie byli naprawdę podminowani. I mogli wszyscy 4 godziny. My dziennikarze wiedzieliśmy, że ten mecz się nie odbędzie, a ludziom powiedziano to chyba ze 2 godziny dopiero po tej decyzji. Anglicy już w ogóle byli w hotelu. To było zabawne i tam łaskawił chyba ówczesny premier Tusk ich, tak? Ale tacy, którzy wbiegają i się pokazują i przerywają mecz, jestem ich wielkim przeciwnikiem, mimo że jest sympatia. Miałem nawet dylemat, słuchajcie, na mundialu w Brazylii. Mieszkaliśmy razem wspólnie i ekipa weszło i jeszcze Onetu. I chłopak z Onetu, Przemek Langier, zrobił wywiad z takim najbardziej znanym, takim co wbiega, pamiętacie tam na Golasa, na Barcelonie. Puchar chciał dotknąć. Jimmy chyba się nazywa. I Jimmy mu powiedział, nie do publikacji, bo tam już też wbiegł w jakimś meczu i powiedział, w jakim następnym wbiegnie. I naprawdę się zastanawiam, no z jednej strony nie będę zawiadamiał brazylijskiej policji, ale nie podoba mi się to wcale, no bo to psuje, przecież to może wytrącić zawodników z rytmu. Nagle wbiega ktoś i podaje tam koszulkę jak Thierry Maury, no koszulkę Barcelony, tak? To no, straszna była sytuacja. Na Euro przecież. Straszna była sytuacja też przy tym właśnie przeszkadzaniu, o czym mówisz też a propos fair play, że na igrzyskach w Atenach maratończyk biegł po zwycięstwo, bo aj brazylijskie, ale nie pamiętam narodowości, i jeden facet z boku stojący wziął, go złapał, przewrócił i tak dalej, i ci, którzy biegli dalej, wyprzedzili, a to już było na samym finiszu. Okazało się, że to jest ksiądz z Irlandii, nie w ogóle kompletnie nie wiadomo skąd się wzięło, i dali temu tamtemu gościowi honorowy taki, no bo jednak nie wygrał, nie? To tak jak wyścigak kolarski, to wszyscy kibice przebiegają na honorowy medal. No pewnie nie, ale ten ksiądz to nie wiem, to po prostu... A tu wspomniał o tym Golasie, tak, biegający na boisko. No i to. Na Wimbledonie też biegają. Reklamy, to chyba sponsorowane z mojego przyjaciela. Na Wimbledonie właśnie o tym mówię, że kiedyś pamiętam, w latach 90. jak jeszcze był prezes Dziurowicz PZP, nie, to mówi do mnie, słuchaj, przyjmij jakiś tam ludzi, mają ciekawy pomysł biznesowy. To były czasy, jak jeszcze ten biznes tak przy piłce, no i firma jakaś taka dziwna zaproponował, żeby w przerwie meczu Polska-Anglia na stadionie Legii, taki wtedy był chyba za trenera, żeby w przerwie modelki w stroju topless, czyli tylko w majteczkach, zrobiły rundę dookoła boiska z reklamą tej firmy. I proponowali straszne pieniądze. No ale prezes Dziurowicz jako tradycjonalista odrzucił ten pomysł, oczywiście miał rację. A trener zaprosił tę dziewczynę do hotelu. A to nie, ty lepiej z trenerem. No dużo lepiej. Spędzać go. Ale z tobą też. Ale trener, jak już pada na zmianę, jestem. Bardzo mi się podobała wzmianka na mój temat w książce trenera Wójcika skandalizującej. Mówię, o jak pojedzie ze mną, to się nie pozbiera. No i patrzę, gdzie jest tam strona 320 o mnie. Otwieram. Jest jedna wzmianka. Prezes Listkiewicz próbował z nami pić, ale nie potrafił. Bardzo miło. A ja to muszę opowiedzieć koniecznie. Historia. Jesteśmy w Poznaniu. Michał, ja, trener, selekcjoner. No i w jakimś nocnym klubie finiszujemy. Gdzieś tam jest trzecia nad ranem. Już żeśmy to, co trzeba było, tam wypili i zjedli. No i Michał mówi, no trzeba iść na pociąg, bo z 6 rano mamy, nie, ten powrotny. No i idziemy do hotelu, przez jakiś park, idzie z nami też Janusz. I Janusz tak w połowie tego parku, ciemno jest, no trzecia jest nad ranem, a on mówi,
wiecie co, tam przy barze to siedziała jeszcze taka ruda i zawrócił. No i no my z Michałem poszliśmy się zrzemnąć na szóstą na pociąg, a tu prosto tam rozanielony selekcjoner i tylko wsiadł do tego przedziału i padł tak tego i Michał tak na niego, a i buty zdjął. I Michał tak na niego patrzy i mówi, wiesz co Paweł, trzeba mu torbę na nogi założyć i żeś mu taką torbę plastikową założyłeś, założyłeś, bo inaczej byśmy tam zginęli od broni chemicznej. No. Także tych anegdot to byśmy mogli, wiesz, tak wspominać mnóstwo. I każdy często był w roli tego, co się upodlił i czasem był w roli program o anegdotach musimy osobno zrobić, bo starczy na dwa programy. Tak, no i Michał fajnie pisze anegdoty w Super Expressie bardzo często. Także ten. No. Tomek, jeszcze chciałem się zapytać, jak okaże się, że sędziujecie mecz otwarcia, to się ucieszy czy zmartwisz? Bo ten, co sędziuje mecz otwarcia, nie raczej nie finału. Sędziuje finału. Więc... O, jest wyjątek, nazywa się Tu Siedzi. We Włoszech sędziowałem i mecz otwarcia, i finał. Może to jest tylko dla Listkiewicza? A jak Listkiewicz, piłka nożna się zmieniła. To już nie jest taka żelazna reguła, bo... w turniejach młodzieżowych, ale miał ten, myśmy mieli z Szymonem w zeszłym roku na U21 i mecz otwarcia i finał. I Paweł Raczkowski miał na mistrzostwa lat 17 też mecz otwarcia i finał. Ale no ja myślę, że myśmy się cieszyli z meczu otwarcia, bo jest to duża nobilitacja, duże zaufanie, bo ten pierwszy mecz też wyznacza trochę atmosferę wokół sędziowania. W Brazylii no niestety się pomylił z doświadczony sędzia z Japonii i już tak od początku było na nie wszystko. Ale wracając jeszcze do sędziowska atmosfera. Do meczu, do finału Mistrza Świata, który Michał sędziował, to jednak w Argentynie do dziś uważają, że karny był z czapy wzięty, ten decydujący, bo jedna bramka i dwie czerwone też z czapy. Ja to pytanie dostaję bardzo często, czy był ten karny. Na szczęście byłem drugiej stronie. Nie było, nie było. Ale wcześniej, w 36 roku pamiętam, taki do podyktowania, a ten z kolei był taki miękawy. To... Ale przy okazji, Bremę, lewą, tak, tak, tak. Bo jest na pewniaka. Mnóstwo zawodników, mnóstwo rodzinnych takich tandemów w piłce nożnej, tak? No, moglibyśmy miliony, tak? Koseccy, nie wiem. Maldini, trzecie już pokolenie Maldini za chwilę futbolu. A wy jesteście jedynym takim tandemem? No był jeszcze, nie, no byli Ecksteinowie, Stanisław tak, i Janusz. I jeszcze jest nie tak bliska relacja jednak Bońków, tak? No Marcin Boniek, ale nie, no bratanek Zbigniewa i chyba syn Huda Lasa też sędziuje, tak? Nie, za granicą to jest bardzo spore. W Anglii to właściwie są całe klany sędziowskie, jakie z dziada, pradziada i oni tym się chlubią. Jestem przeciwny takiemu zarzutowi nepotyzmu, jeżeli ten syn czy bliska rodzina jest dobry, no to niech to robi. Przecież rodzina Dubois, słynna rodzina prawnicza, tak. Jest co najmniej kilkunastu świetnych prawników, tak? Rodzina Gesslerów, restauratorów, Szturowie, tak? Lubaszenko starej młody. Ja muszę stanąć w obronie ludzi węszących spiski wszędzie. To była trochę jednak inna sytuacja, bo jednak był prezes PZPN-u, były sędzia, plus syn sędzia, tak? Czyli jakby była możliwość popchnięcia w górę, nadania rozpędu tej karierze. O czasach? O nas? Tak. No nie, ja myślę, ja prezesem nie jestem od 2008, to już minęło 8 lat. A to no jak to tak kończył, to ja na szczęście dopiero wchodziłem na szczeble centralne. Tam, ale gdzieś jeszcze po Dąbławy tak. Jeździ Widora Ciąża wtedy. Mm-hmm. Tak, tak. Ale jest to sytuacja specyficzna i to pomóc, co zaszkodzi, tak? Bo różne osoby mogły się mścić za cokolwiek, za działalność sędziostwo i prezesowi. Bywało tak, znaczy tak, nie ukrywałem nigdy, że na wczesnym etapie na pewno mi pomagało, bo gdzieś tam na tym Mazowszach zaczynałem, to wszyscy jakoś tak patrzyli trochę przychylnie i gdzieś tam w ogóle mógłbym nie być zauważony jako asystent, a ktoś tam mnie wziął, bo było nazwisko, bo znał tatę i tak dalej, więc na pewno to pomogło, ale były takie sytuacje, że wiedzieć, że jak przyjeżdżasz na Listkiewicza, to tam od razu bardziej agresywnie nastawieni zawodnicy czy publiczność i tak dalej, więc to trochę przeszkadzało. Plus tak jak Michał powiedział, jak się tam być może zaszłości, ktoś kogoś tam nie lubił, jakiś obserwator się ja byłem dwa razy nie lubił gdzieś tam. Bo muszę powiedzieć, że w dawnych czasach... Nie pomaga i przeszkadza. No, w dawnych czasach... Trzeba być naprawdę dobrym, no bo zawsze jak naprawdę zaczął słabo sędziować, no to oprócz tego podejrzenie, że facet gdzieś tam jest za nazwisko, nie umie. No i... W dawnych czasach był taki przepis śmieszny, że jak na mecz nie dojechali sędziowie, to był przygodny. To był przygodny i bardzo często z publiczności brali. Tak, i ja się parę razy na warszawiankę, na trzecią ligę załapałem
i ten, no do pokazywania tylko, nie chcę wiedzieć. Wiesz, ja nawet nie pamiętam, ale to było śmieszne, nie? Bo tak, ja stałem w miejscu, nie biegałem, bo dzisiaj no ja bym nie był w stanie w ogóle. Na Warszawiance ta linia taka była wydeptana, bo tam ty po niej się poruszałeś. Piłki już nie ma. Z przygodnymi to też były przygody, bo oni musieli być, taki był przepis też, taki jest regulamin. Ale oni byli z miejscowego klubu, jak tam dwóch rezerwowych, którzy byli ostatni do wchodzenia, albo z trybu się ich stawiało. Ale oni zaczynali oczywiście pokazywać pod swoją drużynę. Denerwowali tych gości i dochodziło albo do przepychanek, albo do mnie pretensji. A propos tego, czy pomagało, czy przeszkadzało, to kiedyś miałem zabawne zdarzenie. Tomek, jak jeszcze w okręgówce sędziował i pojechał chyba do Żyrardowa, do Skierniewic, tam był dawny mój kolega z boiska, jego obserwatorem. I go pyta po meczu, mówi, ty tam z tatą, a Tomek młody, gniewny, mówi, nie, tu ojciec w ogóle nic nie rozmawia ze mną, ja, to jest moja własna kariera. A ten kolega mówi, no tak właśnie myślałem, bo twój ojciec to był kawał dobrego sędziego, a tobie ten mecz to dziś nie wyszedł zdecydowanie. To może pogadaj z ojcem. Tomkowi ale... musiał i taki ktoś krzyknął z trybu, że musiał, twój stary to był gość, a ty jesteś zwykły ha. To ulubiona opowieść Tomka. A ja powiem, słuchajcie, ja grałem jeszcze w takiej zabawnej drużynie, nazywała się FT Publikator, ale to była drużyna zacna, mogła rywalizować na poziomie ekstraklasy. Ale, no bo dzisiaj dziennikarze też mają drużynę, a nazywa się FC Parodyści, a nie Publikator, FC Parodyści. No więc najbardziej takim zajadłym gościem w naszej ekipie był Stefan Szczepłek, który, tak jak Guillerme, bardzo często się przewracał, bo dryblował i go tam zawsze ktoś walnął. I on miał prosty sposób, podbiegał do sędziego i mówi, jok ci zaraz, a po Stefan taki jest, nie? A sędziowie tacy, jok ci zaraz... I tego mówi, a jak nie, to cię zniszczę w gazecie, nie? W piłce nożnej wtedy, nie? Stefan, no właśnie, siła widzisz. Spokoju. No widzisz, siła spokoju. A co mecz się tylko modliliśmy, że go w końcu nie walnął, bo on tak to udawał wszystko, tak robił takie, wiesz, napięcie. Takie napięcie wytwarzał, że ten sędzia już potem się już peszył i tak już... Ale pan Kazimierz no, nazwał go po meczu publikatora Biały Pelę. Biały Pelę, tak, bo w tym meczu... Jakieś tam niesamowite dryblingi. Tak, bo on technicznie to doskonały. Tak. Zresztą wojsko bardzo zmienia, co po niektórych ja... Ale wiesz, bo Tomasz Wołek, przecież Tomasz Wołek to biega i chce wszystkich zamordować. No to jest... I w Elu też ma czasami krwiożercze pomysły. Tomasz Wołek, sędziowałem kiedyś mecz politycy dziennikarzy. I Tomasz Wołek kopał po kostkach ówczesnego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. I nawzajem się kopali. I w końcu po którym w tym starciu Wołek mówi, ty pieprzony premierze, jak rządzisz, taki grasz. No i wstało trzech borowców, ale ponieważ oni chyba żyli z przyjaźni pod wojskiem, to premier mówi, załatwię to sam. I borowcy usiedli i takiego kopa sprzedał Wołkowi, że Wołek z kontuzją musiał opuścić wojsko. No właśnie, ale mówię, to żal mi sędziów, bo muszą się stykać z taką dziwaczną agresją bardzo często i to, taką nieoczekiwaną zupełnie, nie? To tak jakbyś miał na boisku 11 rząd przeciwko sobie, rozumiesz? Z jedną ciężko, ale... Na boisku jest jakiś irracjonalny. Kiedyś taki był zawodnik Piotr Jegor. Świetny w Górniku, reprezentant. Przemiły człowiek. Realowy Madryt, piękny. Natomiast na boisku, jak wpadł w szał, on mi kiedyś rzucił taką wiąchę, chyba 5 minut. Do 8 pokolenia, ale już miał czerwoną kartkę wcześniej za faulę. I mówi, jak mi dałeś czerwoną kartkę, to ja teraz pojadę. Ja wypełniałem protokół 15 minut, żeby spisać jego słowo. A poza boiskiem czarujący człowiek. Tak, boisko zmienia. Ale on strzelił pięknego gola, jednego z najładniejszych na Santiago Bernabeu Realowi. No, szkoda, że Górnik nie wytrzymał wtedy poradzenia 2-1 i przegrał 2-3. Ostatnio przeczytałem wywiad z panem Hubertem Kostką, gdzie tam po mnie się troszkę przejechał, że ja się w ogóle nigdy nie znałem na piłce i w ogóle to... No, żeby za co się wziąłem, to byłem kiepski i tak mi się trochę zrobiło przykro, bo to mój idol. Ja uważam, że to w ogóle wspaniały człowiek i zawodnik. No, ale trzeba też czasami wziąć na klatę takie opinie, no i żyć tym, co ja pamiętam. A to jaka było tak, że myślałeś o wspaniały zawodnik, idol właśnie, jechałeś na jakiś mecz, a potem patrzyłeś, o Jezu, jaki gór z bliska, że to... Proste. No, ogólnie jak się z bliska ogląda piłkarzy, to tak to czasy romantycznego kibicowania mijają. To, przy bliższym poznaniu to, co pisałeś kiedyś tam o sobie jako dziennikarzy, tak. Też już nie potrafisz tak jak piłki jak kiedyś, no to... No ja mam to samo i wszyscy sędziowie, no bo tych ludzi tam, po pierwsze, znając ich, jesteśmy na trochę innych relacjach, jak bardzo są uczłowieczeni jako zwykli ludzie, a nie herosi z telewizji, no my też jesteśmy starsi, nie mamy po 15 lat, ale też no tak, takie różne zachowania w emocjach, ale no takie niesympatyczne nazwijmy to, gdzieś tam powodują, że człowiek na to... A z którym najsilniejszym zawodnikiem obecnie miałeś takie starcie, że krzyczał ci, co ty... No spojrzeliście sobie w oczy. Co ty pokazujesz? Starć to nie miałem jakichś takich, nie mieliśmy ogólnie jakichś takich wielkich starć, no to nie przypominam sobie tam...
Pamiętam taki ostatni filmik, jak sędzia... Wbrew pozorom Cristiano Ronaldo się naprawdę fajnie zachowuje. I tak, no? Cristiano Ronaldo. I oko puści, się uśmiecha. No, ale w naszych meczach. Tak. Padłeś mu w oko. No. Ale już z Zlatan widziałem taki jest fajny filmik, jak sędzia chce mu dać żółtą kartkę i go wzywa i na końcu sam do niego podchodzi grzecznie i mu tą kartkę ale pokazuje. Się tak... Nie ruszył się w ogóle na centymetr. Jakiś mamy stereotyp, tak, na czyjś temat, a potem jest mi rozczarowanie. Tak z Mourinho kiedyś. Myślałem, że to jest taki swój but. I kiedyś pojechałem z młodszym synem, bratem Tomka, wtedy małym jeszcze, i on koniecznie na Chelsea i chciał z Mourinho zdjęcie. No i podszedłem przed meczem tam, jako delegat był. I on mówi, oczy of course, wziął go do szatni i mówi do piłkarzy, zrobicie sobie z tym chłopcem zdjęcie. Uśmiechnięty, czarujący, dał koszulkę, nie musiał przecież, no tak, nie znał mnie. Także czasami ja tylko nawiążę, wrócę do kostki i do sędziowania, bo a propos jego wypowiedzi na temat sędziów. Opadał mi to Hołp Jerzy Jurek, który no już nie żyje. Też kadet. Tak. I on, tak, fajnie wchodził w kapeluszu, tak pięknie, elegancko zawsze ubrany i opadał anegdoty. Niesamowity taki był baletmistrz. I opowiada, że sędziuje kiedyś mecz Górnikowi. I do przerwy tak się złożyło, że dwa karne przeciwko Górnikowi i wykorzystane. I schodzą na przerwę do szatni i kostka idzie, ten Hołp tak mówi, kostka idzie koło mnie i mówi tak, ty ha tam tego, musisz jeszcze dwa podyktować, żebyśmy tu nie wygrali, nie? No i Górnik wygrał 4-3 chyba ten mecz, nie? Także po prostu była drużyna tak dobra, że nawet jak dostała dwa karne, które uważała za krzywdzące, to jest strzeliła 4. No dokładnie, o to chodzi. Dokładnie. Ale a propos Mourinho, sędzia... Anders Frisk już by tak ciepło się o nim nie wypowiedział, czy tam Ovrebo, Busaka, Stark i tak dalej, Także jak... Ale Mourinho dużo gra, więc to czasem taką pozę przybiera, bo on nawet opowiadał, że czasem chce zmotywować drużynę poprzez swoje agresje. Tak. Chce, żeby agresja przeszła na zespół. Tak. Nie? A jak chce, żeby było spokojnie... Czasami zawodnicy, kiedyś sędziowałem mecz na Wembley, jeszcze Anglii jako główny jeszcze sędzia i Paul Gascoigne grał. Mm-hmm. I przed meczem tam jest zwyczaj, że schodzi ktoś z rodziny królewskiej i wita się z drużynami i sędziami. A przedstawia ten kapitan i kapitan tam szedł, Gascoigne właśnie i tam mówi, ten jest crazy, ten nie umie grać w piłkę, ten dziś w ogóle nie powinien grać, co jaja robił zwykłe, a tam jakaś księżna. Uśmiecha się oczywiście. Ten jest psycho, bo wtedy psycho gra. Tak. Tym wesołym akcentem. Czekaj, jeszcze jedna ważna kwestia newsowa. Bo mówiliśmy o tym, że Tomek jedzie wspomagać futbol mołdawski, a jest kwestia, przegląd sportowy pisał, czy ojciec jedzie wspomóc trener piłkę czeską, tak? Ile jest spraw? Znaczy jest taka propozycja, jest kilku kandydatów, zobaczymy kogo wybiorą, bardzo bym chciał, bo... Ale wszyscy kandydaci są zagraniczni? Czy? Jest trzech zagranicznych i dwóch czeskich. Uważam, że mamy know-how, to co zrobiono w polskim sędziowaniu przez ostatnie załóżmy 3 czy 5 lat, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tu nie chcę kadzić szefowi Zbyszkowi Przesmyckiemu, no bo nie mam powodu, bo jesteśmy kolegami od lat, ale naprawdę wiele rzeczy z Polski do takich krajów jak Czechy, jak Węgrach, Słowacja, Bałkany w sędziowaniu natychmiast powinno się wziąć, jak triple checking tak zwany. Jak to, co robi Grzegorz Krzosek, szef przygotowania fizycznego, że sędzia codziennie przesyła elektronicznie swoje treningi, to jest wszystko kontrolowane, że wszystkie mecze ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi są oglądane, wycinane z klipy, to wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, że dwa razy tak, czy trzy razy w miesiącu w Spale jest 2-3-dniowe zgrupowanie sędziów, gdzie się mówi, gdzie się trenuje i w tych Czechach mógłbym to po prostu, mam nadzieję, że bezpłatnie Zbyszkowi podebrać. On się zresztą już zgodził. No byłaby to fajna przygoda. Myślę, że skoro polscy piłkarze, polscy trenerzy, polscy sędziowie, to i polscy, no nazwijmy to działacze. Zresztą to nie jest nic nowego. W Europie w tej chwili chyba już 12 państw ma szefa sędziów z innego kraju. I to czasami są tak wielkie nazwiska jak Uylenberg, czy Colina, czy Hugh Dallas. No chyba Howard Webb też jest. Howard Webb, Arabii Saudyjskiej, Michel Wotrow w Jordanii, Turcja, Grecja, Rumunia, Izrael, Rosja, Ukraina. No 12 państw, także to nie jest jakiś dyshonor. Ale w Polsce powiem, że dużą rolę w poprawie polskiego sędziowania odegrała prokuratura.
Tyle na myślę, że nie tylko w Polsce, ale Pawełku, żeby tu już zakończyć naprawdę miłym akcentem, a niekoniecznie prokuratorskim, to wiemy, jaki jest twój ulubiony trunek złocisty i jeżeli powiedzie mi się i wygram ten casting, nazwijmy, na szefa sędziów, to zapraszam cię do Pragi na dobre piwo. Z przyjemnością skorzystam. Ale na jedno to nie będę się wybierał. Będzie kilka. No a wiesz, jak u Fleka w Pradze, jak się pije piwo. Po prostu zamawia się kufel, nikt nie pyta, czy chcesz następny. Przynoszą i takie kreski stawiają. Tak, ja ci trzeba tylko powiem, że kategorycznie powiedzieć nie, ja zakończę, i wtedy nie przynoszą, a Paweł tego nie pije. Ja zakończę cytatem ze Szwajka. Też z Pragi i też właśnie z tej starej Pragi, tam tak, gdzie są te wszystkie piwiarnie, że pewnego wieczoru byłem w 24 knajpach, ale w żadnej nie wypiłem więcej niż 3 piwa. Do zobaczenia w Pradze. Tak jest, dziękujemy bardzo. Życzymy co? I finału, i meczu otwarcia, skoro jest to możliwe. Połamania chorągiewki. Mamy nadzieję, że nie będziemy się za was wstydzić, że tak powiem. A jeszcze ja zapomniałem zapytać, czy jest, bo czytałem takie niepokojące doniesienie z UEFA, że mogą być godziny meczów przesuwane. Że mecz możesz na przykład odbyć się, tak, zagrożenia, jakiegoś głupiego telefonu, czyli mecz miałby się o 16 zacząć, a oni mówią, przesunięty niż odwołany. Więc może tak być, że te mecze będziecie sędziować, ale 8 godzin, bo przeniósł on na 20, zanim sprawdzą wszystko, tak? I bardziej i od realnego, Paweł, terroryzmu, boję się właśnie takich głupich żartów. W Polsce dwa tygodnie temu odwołano mecz kobiet w Tomaszowie Mazowieckim, druga liga kobiet. No niezbyt tam rang wielka, ale odwołany mecz, bo jakiś kretyn postraszył bombą. No tak, ewakuują lotnisko co parę dni. Tak, na Modlinie ofiarą ewakuacji Modlina. Wszystko się opóźniło, natomiast złapali tego. Panowie, teraz ewakuujemy loże. Tak jest. Dziękuję bardzo. To był program Stan Futbolu. Dziękuję. Zapraszamy za tydzień.